Reklama. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy kostkami do gry. Współpracujemy z panem Termosem, tworząc sesję gier fabularnych. Ale teraz mamy wolne i będziemy grali w gry wideo. Gry wideo. Gry wideo. Więc lecimy na G2, żeby kupić sobie nowe. A na koniec dzięki od pana Termosa. Dziś zmarzłem, zmokłem i się opalałem, bo jest kwiecień.
Opowieści różnej treści. Dobry wieczór Państwu, mimo że dopiero popołudnie, ale bardzo lubię zaczynać sprawy od dobry wieczór. Ważne jest też, żeby zaczynać sprawy od wyłączenia telefonu komórkowego, przynajmniej dźwięku w nich. Pyks, pstryk, co czynię z lekkim opóźnieniem. Witam Państwa przy tym sobotnim popołudniu. Witam Was też w inne dni tygodnia, jeśli akurat Wy nie odsłuchujecie tego materiału. Mam nadzieję, że słyszalność jest odpowiednia, nastawienie takoż, jesteście złaknieni słów, opowieści, które się z nich wytkają, informacji, obrazków, animacji Sebastiana z sesji Zero, bo jak zwykle są cudowne. Bardzo fajnie, że jesteście. I rozpocznę tradycyjnie dosyć już, oho, program ma już swoją tradycję, więc jest. Ja, to jest tradycja numer jeden, a druga jest taka, że polecajki z internetu. Ja ostatni okres, stąd też opóźnienie w opowieściach różnej treści, miałem zdecydowanie mniej aktywny w internecie, więc musiałem chwilkę pogrzebać, ale wygrzebałem sobie cztery rzeczy, które faktycznie sobie oglądałem albo byłem ich świadom w internecie, więc je polecę. Ale nim to, jestem ciekaw, bo patrzę w okno czatu. Chyba byście napisali, że nie słychać. Skoro nie piszecie, to znaczy, że słychać. Ale na przykład dobrze słychać, czy za cicho? Ach, te prawidła streamowe. Zaczynam uznawać, że jesteście tutaj w tym oknie czatu sztuczną inteligencją. O, jest świetnie, napisał Mikołaj. A Mikołaj, wiadomo, jest święty. Dobra, więc pierwsza polecajka jest taka. Ja miałem okazję być teraz niedawno, to było parę dni temu. Jaki jest dzień tygodnia? Chyba w środę. U Skały, aha, tak, bo to jest co środę. U Skały z Lance Macabre na lunchu, makabrycznym lunchu. A jako, że lubię w ten sposób podchodzić do spraw, jak mam czas na to i przestrzeń, to sobie posłuchałem poprzednich rozmów Skały z różnymi gośćmi i bardzo chciałbym Państwu polecić tę serię. Dzieje się w ciągu dnia, w nazwie ma lunch, jest to połączenie jedzenia z rozmawianiem, ja do jedzenia podszedłem bardzo poważnie, ale do rozmawiania też się starałem podejść poważnie i to są naprawdę ciekawe, przyjemne, popołudniowe rozmowy, które można sobie słuchać pewnie w różnych okolicznościach, ja na przykład tak miałem, podowiadywać się ciekawych rzeczy o ludziach z naszego fandomu, o tym co robią, jak patrzą na sprawy. Skała jest fajowy i fajnie prowadzi te rozmowy, zadaje ciekawe pytania, więc jeśli macie ochotę wypełnić przestrzeń słuchania podcastowego, to serdecznie polecam do tego Lunch Macabre. A tam na zdjęciu, w ogóle tutaj pewnie widzicie, jest akurat odcinek z Marceliną, bo Marcelina opowiada bardzo fajne rzeczy, na przykład o RPG-ach w edukacji. Przejdźmy, pyk, dalej. A to jest okienko z podcastu, który nagrało Dobre Rzuty. Dzisiejsze w ogóle polecajki są dobrorzutowo-lans makabryczne. I Hans i Mateusz opowiadają o grach, które trącają w jakimś sensie o Cthulhu, ale nie są zewem Cthulhu. I z niesłychaną przyjemnością sobie posłuchałem, dowiadując się o niektórych grach, o których słyszałem, a o niektórych, o których nigdy nie słyszałem. Klimat kultowy, cthulhowy i horrorowy jest mi bliski oczywiście, więc pozapisywałem sobie w pamięci gry, które chętnie bym kiedyś sprawdził, a panowie z Dobrych Rzutów są dosyć rzetelni w analizy, w podawanie przykładów, elokwentni przy tym. Przystojność zostawiam innym do oceny, bo kimże ja jestem. Ale serdecznie polecam Dobre Rzutowe, w ogóle wszystkie podcasty, ale ten jest bardzo intrygujący dla ludzi szukających Cthulhu gdzie bądź. Pyk! Tak jak mówiłem, dzisiejsze polecajki makabryczno-dobrorzutowe i tutaj możliwe także, że trochę autoreklamy, ale od jakiegoś czasu publikujemy na naszych trzech kanałach sesje nagrane jesienią zeszłego roku i oczywiście zapraszam serdecznie na kanał Termosa, ale tutaj wskażę bardzo fajne serie. Lance został zareprezentowany przez Skałę i Skała prowadzi gangsterską opowieść pod tytułem Rodzina, natomiast z ramienia Dobrych Rzutów Rafał prowadzi Hearts of Wulin, które są też ciekawą grą PBTA o klimacie
trochę kung fu romantyczną. Romantycznym, nie wiem w jakiej kolejności to brać. Ale fajna mechanika, fajny jest klimat tego, chociaż ja nie specjalnie jestem wielkim fanem przyczajonych tygrysów i ukrytych smoków, to przy tej serii całkiem nieźle się bawiłem i serdecznie polecam rzucić oczkiem. Jeszcze jakiś czas będziemy publikować ostatnie odcinki tych serii. Ale może, żeby serii oddać prawo, to jakby sprawiedliwość, to też dodam, że z naszego ramienia jest Dziwny Western prowadzony przez Sebastiana. To jest gra Fistful of Darkness na mechanice Forged in the Dark. Tyx, tryx. O. A teraz przyjrzyjmy się temu okienku. Ale dziwnie się zgrał. Zobaczcie ten dzyndzelek w grafice z kośną kreską na zdjęciu. Zupełnie przypadkowo. Może, gdyby był czas, to zostawiłbym tutaj pytanie typu quiz. Czy ktoś z was rozpoznaje ten kadr? Mogę podpowiedzieć, że jest z teledysku, ale nie mamy za dużo czasu. Więc, drodzy państwo, co prawda polecenia muzyczne będą później pomiędzy gościową i mną. Natomiast tutaj polecam teledysk oraz oczywiście muzykę, bo w teledysku muzyka jest ważna. To jest zespół Mitch and Mitch. Z płyty, która odkopuje utwory napisane przez Ennio Morricone, ale zanim stał się wielkim kompozytorem filmowym, czyli Bossa Nowy. A Mitch & Mitch jest polskim zespołem i wspaniale klimatycznie oddają taki właśnie bossanowowy nastrój. A ten teledysk do piosenki Una voce allo specchio, jeśli dobrze wypowiadam z włoska, jest godny polecenia, bo jest przyjemny, spokojny i bardzo ładny w obrazku. Chyba to tyle, jeśli chodzi o moje polecenia internetowe. A rzeczywiście kulawy. Trochę wygląda jak pryzmat z okładki Pink Floyd. Może nawet jest to w pewien sposób zamierzone. Pozostawiam to badaczom muzyki rozrywkowej. A teraz następna żołówka. Termosa! A kuku, Iris, umawialiśmy się, że powiem, że to teraz będzie ten moment, ale nie powiedziałem. Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo zaskoczona. Drodzy państwo, przed państwem Iris Kamińska z grupy Lance Macabre. Osoba związana z RPG-ami dosyć długo, graczka mistrzyni gry. Mieliśmy okazję sobie pograć i to było za każdym razem bardzo fajne, dla mnie przynajmniej, doświadczenie. Pracująca bardzo wytrwale nad smokami, nad smoczymi jeźdźcami i pewnie zajmująca się wieloma innymi jeszcze sprawami, ale na razie to zostawię. Witaj, Iris. Cześć. Faktycznie zostałam trochę zaskoczona. Ale dobrze, dziękuję, będę improwizować. Rozumiem, że miejsce zobowiązuje. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było ono bardzo miłe. Zresztą trwało jakoś bardzo długo, bo długo nie mogliśmy się ustawić, a w zeszłym tygodniu w ogóle musiałam odwołać, więc fajnie, że się wreszcie udało. Mam nadzieję, że mnie słychać i nie potakujesz. Ja słyszę doskonale, ale czy internet słyszy, to tutaj czekam na potwierdzenie, ale dobra. Pewnie byłaby już uwaga, że nie słyszy. Nie słyszę. No i tak, jakby dziękuję za zaproszenie, fajnie, że tu jestem. Trochę się stresuję, bo ostatnio bardzo rzadko zdarza mi się coś występować w internetach, bo raczej siedzę w pisaniu i poprawianiu przecinków i innych takich rzeczy, ale no. No widzisz, możliwe, że fajnie, to jest tak, wiesz, owoc tęsknoty za tobą w internecie, takie powolne wyciąganie cię chociażby do takiego podcastu. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia przez ciebie, rzeczywiście w końcu się udaje. Iris jest trochę ciszej od termosa, to ja idę to trochę naprawić. Tutaj podkręcę tak. Ja też mogę jakby co. To spróbujmy jednostronnie i za chwilę najwyżej będziemy kombinować. Czekaj, nie tu. Ale jeszcze tu. Teraz jest taniec kursora we mgle. Hyc. Zobaczymy, może teraz będzie cudownie i wspaniale i będzie wszystko słychać dobrze. Możesz powiedzieć parę słów? Na przykład co jest za tobą? Na przykład cóż to za wspaniała... Za mną jest chusta, którą dostałam w prezencie od mojego dobrego przyjaciela John'ego, jak był w Indiach. A przywiózł ją, z trudem wrócił stamtąd, bo akurat był tam, kiedy zaczął się COVID.
Miał dużą szansę, że nie uda mu się wrócić i koczował tam u jakichś znajomych przez ładnych parę tygodni i były jakieś dzikie próby wyciągnięcia go i w ogóle wsadzenia na jakiś tam samolot, bo ten, którym miał wracać, był odwołany i tak dalej, i tak dalej. Udało mu się wrócić, no i jako pamiątkę po jego niesamowitej wyprawie dostałam. A ponieważ za bardzo przyświecało tam słońce, bo się ustawiliśmy wcześniej niż zazwyczaj były streamowane od nas rzeczy, to stwierdziłam, że to godne jest tło. Ja uważam, że godne. Kolorowo, egzotycznie. O, i Hetzfar pisze, że jest git majonez. I to jest nasze tajne hasło, że wszystko w dźwięku dobrze. Przynajmniej tak chciałbym o tym myśleć. Jeszcze zobaczyłem taki króciutki komentarz do poprzedniej rzeczy, więc odpowiem Cyprianowi, że dobre masz skojarzenie, bo Mitch and Mitch to jest ten zespół, który w cudzysłowie, chociaż w kontekście tego, że później Zbigniew Wodecki zmarł, nieładnie zabrzmi, ale odkopał twórczość Wodeckiego i nagrał razem z nim przepiękną, wspaniałą płytę. A więc tak, przejdźmy do spraw zasadniczych, droga Iris. Chociaż niekoniecznie muszą być zasadnicze, bo w tym takim wstępnym okienku, w którym jesteśmy, chciałbym się spytać, co u ciebie, jeśli chodzi o opowieści? Zajmujesz się jakimiś opowieściami, może w medium RPGowania albo w jakimś innym? To tak, jak trochę zaczęliśmy rozmawiać już przed, bez podsłuchiwania, to tak, u nas na tapecie dalej smoki, smoki lecą, smoki są coraz bliżej, wszędzie są smoki, w zabawach mojego lwiątka smoki, w moich snach smoki, na ścianie obrazy ze smokami, generalnie wszędzie one są, ale są już coraz bliżej, więc już gdzieś za tymi sylwetkami smoków wyłaniają się też kolejne nowe RPGowe projekty. Nawet jestem ustawiona jutro na granie sesji. To ostatnio bardzo rzadko zdarzało, a w coś, czego nie znacie, bo jest to triada i jest to taki system autorski naszego przyjaciela, też zresztą z Lans Macabre, chociaż on ze względów różnych rodzinnych mniej ostatnio działał, Botka, Botari, ma taką ksywkę. I to jest taka, to jest takie industrialne fantazy z dużym nakierowaniem na sztukę i przeżywanie jej bardzo takie z pasją. Nie wiem, jak to dobrze sprzedać, bo ja dopiero drugą sesję będę grać w ten system, chociaż on już go ma od bardzo dawna i często prowadził na przykład na obozach dla młodzieży RPGowej. Więc ja się jaram tym, że dostaniemy sesję z dowozem do domu, po prostu przyjedzie do nas poprowadzić. W czapeczce i w mundurze powinien być taki, tak, wiesz. To... To część takiego urodzinowego prezentu dla Zeda, więc po prostu sesja z dostawą do domu, pod drzwi, jakby karty postaci gotowe, jakby wszystko przygotowane, a tylko usiąść i grać. To jest super przyjemne, bo ostatnio głównie były sesje bardzo przyjemne, bardzo fajne i bardzo epickie, ale jednak testowe do smoków, więc to pół sesja, pół praca. Rozumiem. No więc jeśli chodzi o RPGowe opowieści, to w tą stronę. A to w ogóle, przepraszam, jeszcze wejdę, bardzo ciekawy premis tej gry, triada, przynajmniej z tego, co bo powiedziałaś, że to jest industrialne fantazy o przeżywaniu sztuki? Tak, coś mniej więcej i też o takim buntowaniu się przeciwko niesprawiedliwościom, przeciwko niesprawiedliwościom w świecie. Aha. Tak jakby przynajmniej tak to wybrzmiało na tej pierwszej sesji z tego, co do tej pory się dowiedziałam na ten temat. Jest to bardzo ciekawe i zobaczymy. Ciekawe. No a prowadzisz też coś czasami, czy raczej tylko smoki? Nie pytajmy. Dobra. There will come a day. Ja bym bardzo chciała, tak. Jakby ostatnie, i to już mogę mówić, lata, prowadzę tylko takie godzinne etiudy RPGowe na dobranoc dla różnych osób, ale nic pełnoprawnego. Za to zagrałam też w takim właśnie formacie godzinnym na dobranoc Coriolisa. Tego się bardzo cieszę, bo bardzo mnie ten system interesuje. Od kiedy miał wyjść, to zacieram ręce, śledzę, czekam i właśnie sobie jedną taką wstępną bardzo historię zagrałam i było to bardzo przyjemne. Ja też jestem bardzo ciekaw tego. Podoba mi się koncepcja tego systemu. Czytałam Starter był fajny zresztą. To trochę w stronę Dune'y, ja Dune'y bardzo lubię, więc... A ja Dune nie znam. Jestem jednym z tych ludzi, którzy nie powinni chodzić po ziemi. Znam tylko film Lyncha i tą pierwszą część
Nie wiem, czy wiesz, bo to jest nie wszystkim znany fakt, ale istnieje tylko pierwsza część Duny, wszystkie inne nigdy nie powstały. A, tak, tak, rozumiem, że są też radykalne odłamy tego. Są różne. Ja należę do tego plemienia, jakby zaraz jest szansa, że dostanę jakieś bardzo tutaj rozumiem. W komentarzach. Piorun. Tak, ja kocham pierwszą część Duny, kropka. No dobra, to co ty na to, żebyśmy przeszli do pierwszej części naszego programu po wstępnej, czyli do opowieści za opowieść. Świetnie. Dobra, bo ja... to poczekaj, to najpierw wrzucę czołówkę, bo mam, a potem będziemy kontynuować conversation. Uwaga! Nie wiem czemu, ale teraz cię nie słyszę. Nie mogę mówić teraz. A tak, teraz już tak, teraz już jesteśmy z powrotem. Ty masz jakiś podgląd do tego wydarzenia, czy nie? Mam podgląd, ale chyba mam pewne opóźnienie. A to też możliwe, że tak jest. No to jak chcesz, to mogę cię zupełnie nawigować. Na przykład. Tak, rób tak. Teraz. No, w tej części programu opowiadamy sobie rzeczy, które albo nam, albo komuś z naszych się wydarzyły, albo usłyszeliśmy i ona jest w miarę wiarygodna. I jak ty rozpoczniesz, to może mi się coś skojarzy, ja coś podrzucę tobie i tak dalej. To z czym do nas przybywasz, Iris? Ja mam historię, która jest idealna do tego kontekstu. Ja się przez jakiś czas zastanawiałam, co mogłabym opowiedzieć. Ale kiedy dotarło do mnie, wiesz, jakby na powierzchnię z tych odmętów pamięci wyleciała ta historia, to już wiedziałam, że nie ma co szukać dalej, ponieważ ona jest o termosie. O! Jest to historia dramatyczna o termosie. Jest to historia, która mogła skończyć się tak, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj. O kurczaczki, jestem... Jest to historia jeszcze z czasów studiów. A ponieważ ja mieszkałam w takim świetnym mieszkaniu studenckim razem z przyjacielem Johnem, z moją najlepszą przyjaciółką Martensem, no i ja byłam jako trzecia, to było takie mieszkanie mocno RPGowe. Czyli tam mieszkali Johnny, Martens i Iris? Tak. Bardzo polski dom. Było. Dokładnie tak było, tak. Jeszcze nasz kot Kyrie Eleison. I w tamtym owym mieszkaniu oglądaliśmy, to był taki czas wtedy, oglądaliśmy Battlestar Galacticę. Mhm. Taki serial, nie wiem, czy kojarzysz. Tak. On jest już taki, on się chyba trochę zestarzał, ale tam jakby jest wiele wspaniałych momentów. Ja w każdym razie z wielkim sentymentem wspominam. To jest serial, który po raz pierwszy ogląda się świetnie, po raz drugi już nie ma co oglądać, więc trzeci raz nie będę próbować. Ale wtedy się fenomenalnie bawiliśmy, byliśmy strasznie zajarani tym serialem. I tam jest taka scena, że główni bohaterowie piją sobie drinki z takim, taką mgłą wylewającą się z kieliszków. No i to się robi z suchego lodu, taki wspaniały efekt. I wiem to, ponieważ Martens to wiedziała, bo ona była na Politechnice. I ona na tej Politechnice zdobyła kiedyś ten suchy lód. Sporej ilości. I postanowiliśmy zrobić wieczorem spotkanie z przyjaciółmi, zaprosić naszych najbliższych znajomych i zaserwować im właśnie takie kosmiczne drinki, że to będzie w ogóle super. Ale ona to zdobyła rano na zajęciach, a do wieczora i możliwości spotkania się z ludźmi było jeszcze dużo godzin, więc wymyśliłyśmy, że wsadzimy ten suchy lód do termosa. Takiego dużego, metalowego, bardzo oldschoolowego termosa, takiego na kawę, nie? Mocno zakręciłyśmy. Ale godzin było dużo, a to było lato. I stwierdziłyśmy, że ten termos nie jest jakiś najwyższych lotów termosem. Może nie wytrzymać, szkoda by było. Więc powstał pomysł, ja nie wiem, która z nas to zaproponowała, że włożymy ten termos do zamrażarki. I miałyśmy w kuchni taką dużą lodówkę, taką standardowej wielkości człowieka. I zamrażarka była na górze. Więc wsadziłyśmy tam ten termos. I siedzimy sobie w pokoju. I nic się nie dzieje dość długo, aż nagle jebło. I to tak jebło takim wystrzałem, a potem był brzdęk tłuczonego szkła, więc biegniemy do tej kuchni i okazuje się, że lodówka jest na środku kuchni, tak się przeniosła o dobre pół, może więcej z metr, ma otwarte drzwi, jest mnóstwo porozwalanego szkła, bo wyleciały te takie półki szklane i wszystko, co było w tej lodówce.
a w tą klapę od zamknięcia zamrażarki jest wbity termos. Ojej. Który zatrzymał się na tym metalu od przodu i jeszcze wybił go troszeczkę. No i on był tak dokładnie na tej wysokości, że gdyby ktoś nieopatrznie poszedł wyciągnąć sobie na przykład lód do lemoniady chwilę wcześniej, no to głowę by urwało. Wow. I jakby impreza z lodem się nie udała, a lodówka została w miarę naprawiona tą dziurę, bo tam jakby ta taka warstwa izolacyjna została wycięta, było takie koło, jak wyciągnęliśmy ten termos. Zakleiliśmy to power tape'em. Johnny jest wielkim miłośnikiem postapokalipsy, więc on wszystko potrafi naprawić power tape'em i nawet powiem, że trochę działała. I długo się zbieraliśmy, żeby dać znać naszemu landlordowi, że wydarzyła się taka sytuacja. Zwłaszcza, że nie do końca mu ufaliśmy, bo on za każdym razem, jak przychodził, to zostawiał rybie łuski w mieszkaniu. I nie wiadomo skąd, I shit you not, naprawdę tak było, że po każdej wizycie on był z takich bardzo wścibskich wynajmujących, więc on chodził po całym mieszkaniu, sprawdzał, czy czegoś nie zdemolowaliśmy, jak na przykład lodówki. I po takiej wizycie w różnych dziwnych miejscach znajdowaliśmy takie, no jak od ryby, takie łuski przezroczyste. Więc trochę podejrzewaliśmy, że jest ryboczłekiem i przez to nie dowierzaliśmy mu jakoś za bardzo. No ale ostatecznie trzeba się było przyznać do zdemolowania lodówki. I tak to moja mrożąca krew w żyłach historia o termosie wygląda w ten sposób. Ale żyjemy. Ale mam szereg dopytań, bo to jest raz, że przez względy rodzinne, bo to jest opowieść o termosie, ale jestem zaintrygowany. Czy wiesz, czy Marten, studiująca Politechnikę, potrafiła powiedzieć, co się wydarzyło, że tak jebło? Ciśnienie. Tam po prostu bardzo się zwiększało ciśnienie, bo on faktycznie nie był do końca szczelny i tam jakby ci tego dobrze nie wyjaśnię, bo ja nie jestem po Politechnice, ale wiem, że to było ciśnienie i ze względu na zwiększające się ciśnienie. Rozumiem. Ten termos, po prostu jedna część termosa i druga część termosa postanowiły się rozstać w burzliwy sposób i akurat jakoś tak był dobrze wycelowany, że... Cudownie. Bo myślałem, że może to jakaś specyfika tego suchego lodu i w takiej sytuacji... No tak, ale... wtedy... On wytwarza bardzo duże ciśnienie, jakby ponieważ on się nie topi, tylko chyba wyparowuje od razu, tak, jeśli dobrze. No to ja jestem od razu ciekaw, czy Marten skończyła Politechnikę, skoro pozwoliła na to, żeby... Myślałem, że to błąd naukowy. Ale potem wyjechała do Japonii uczyć się drogi herbaty. A jeszcze po drodze skończyła wokalistykę, albo generalnie bardzo burzliwy życiorys. Czyli Politechnika była przypadkowa, co potwierdza twoją opowieść. No dobra, ale ten ktoś, człowiek, landlord, który zostawia za sobą rybie łuski, bardzo mi się kojarzy z Blade Runnerem, z filmem, z tym pierwszym tropem, jaki Rick Deckard znajduje w wannie chyba, ale tam jest łuska wężowa, ale fajny. Bardzo ciekawy motyw, uważam, RPGowy na przykład, jakiś opowieściowy o człowieku, po którym zostają. Tutaj nawet ktoś pisze, że to trochę ktulowate, taki gość prosto z Instagrama. No zresztą to jest, mieszkanie było pełne RPGowców, więc wszystko zostawało przerobione na opowieść i one się gdzieś tam kręciły. Ale ta anegdota jest moją ulubioną, bo no tak mimo wszystko tematycznie. Tak, bo jeszcze gdyby, dobrze, że się nikomu nic nie stało, ale gdyby się stało, to wtedy można byłoby powiedzieć, że ten ktoś, nie wiem, został skontuzjowany albo zmarł na skutek uderzenia termosem pełnym suchego lodu z wysadzonej lodówki. Mi się kojarzy... To nie jest możliwe, tak? Była taka rzeczywistość, w której mogło się to wydarzyć. Otóż to, no. No bo jest tam taki ranking głupich śmierci, nie pamiętam jak się to nazywa, ale no jakoś to się nazywa. Można znajdować dziwne pomysły. To trochę tak jak ty mówisz, że wpadła ci do głowy opowieść o termosie i nie chciała wypaść, to mi od razu skojarzenie przyszło przy dymiących drinkach i potem próbowałem coś wymyślić innego, żeby nie było pijackiej opowieści, ale nie umiem. Bo mi się to kojarzy tak, że... Za czasów, kiedy jeszcze dużo występowałem z kabaretem, to jeździliśmy co jakiś czas do Zielonej Góry na festiwal zielonogórski kabaretowy, który był cudowny i fantastyczny i miał jedną super fajną, charakterystyczną rzecz,
że jak się skończyły występy i ewentualne rzeczy powystępowe, to wszyscy przenosiliśmy się do tak zwanej gęby, czyli takiego klubu w akademiku, który był przysporzony przez brać kabaretową na takie, taką przyjemną miejscówkę i część budżetu festiwalowego była wydawana na to, żeby tam był naprawdę bardzo profesjonalny barman, mnóstwo różnych trunków i żeby ta nasza wtedy niespecjalnie, no bo to jest sprzed czasów telewizyjnego szału na kabaretu, więc taka niespecjalnie powiedzmy bogata brać mogła czuć się celebracyjnie, elitarnie i tak dalej. I to tam w pewnym momencie barman, z którym się zdążyłem zaprzyjaźnić, powiedział, a może chcesz spróbować tego? Ja nie pamiętam nazwy, a ja powiedziałem, oczywiście, że chcę. I to właśnie on zmajstrował jakąś mieszankę, jakiś dekokt, który w takiej dużej szklanicy, który podpalił, który potem chyba czymś zakrył, który powiedział, że jak odkryje, to się, bądź już gotowy, to musisz jakby wziąć do środka ten dym, który stamtąd wyleci, wciągnąć go i od razu popić tym, co jest. Jest mocne, więc uważaj. A ja lubię mocne, więc zrobiłem tak i to było bardzo mocne i bardzo wirujące w głowie. I wypiłem kilka takich, a następnego dnia obudziłem się we Włoszech. Co prawda. Ale jak to? Tak, no, wypowiedziałem to specjalnie tak dramatycznie. Mieliśmy w planach i następnego dnia jechaliśmy z kabaretem do Włoch. W jednym z tych schronisk zimowych występowaliśmy jako tam dla zorganizowanej wycieczki, ale momentu, od pewnego momentu w nocy do wysiąścia z samochodu we Włoszech, tak sobie pamiętam przez ten zadymiony kielich. Więc co prawda pijacka, niestety te często mi się kojarzą, ale taka jest moja opowieść. I co ty na to? No dobra, to skoro jakby rozumiem, że już zeszliśmy w tą stronę, to ja ci pójdę w podobnym kierunku. Będzie krótka anegdota, ale a propos dziwnych rzeczy, najpierw w drugą stronę. Wy mieliście bardzo fancy drinki, żeby się poczuć tak, że niby nie ma pieniędzy, ale tutaj możemy zabalować. No więc jak ja byłam na wymianie w Japonii, to tam jest taki zwyczaj, taka możliwość, to się nazywa nomihodai, czyli na nasze all you can drink. I idzie się do knajpy i zamawia się all you can drink i wtedy faktycznie jakby przez na przykład godzinę za małą ilość jak na nasze pieniędzy można wypić dużo różnych dziwnych rzeczy. A więc chodziliśmy często taką grupą studentów japońskich i z różnych innych krajów, bo tam było bardzo takie międzynarodowe towarzystwo. Chodziliśmy sobie na te nomihodaje, ale później po takim siedzeniu w knajpie kupowaliśmy wino w kartonie, co nie jest tak dziwne, jak brzmi, bo w Japonii nawet dobre wina często sprzedaje się w kartonie, zwłaszcza słodkie wino śliwkowe, które jest przepyszne. I brało się taki karton duży wina i szło się pod zamek w Kumamoto, bo w Kumamoto jest jeden z trzech najpiękniejszych zamków w Japonii. W sensie jest literalnie na liście najpiękniejszych zamków jest trzeci. I jest on pięknie zachowany, zresztą jakiś czas temu był trochę nadwyrężony trzęsieniem ziemi, ale odbudowali, ale nie jakoś tak, nie zdewastowany, tam jedna baszta tylko padła. I on jest generalnie zachowany bardzo dobrze, jest przepiękny i ma takie klasyczne mury, czyli jest on takie podmurówka z takich wielkich głazów i dopiero potem tam drewniane i kamienne ściany i te takie wygięte dachy, nie? I tak dalej. A więc my mieliśmy taką zabawę, że jak już się napiliśmy tego słodkiego wina, siedząc sobie na trawie w nocy pod tym zamkiem, tam było gorąco, więc generalnie siedzenie nocne na trawie było bardzo przyjemne, to się wspinaliśmy na ten zamek i udało mi się wspiąć do momentu, żeby tam odklepać ten drewniany element, czyli całą tą taką drewnianą, całą tą kamienną podbudówkę do tego. Więc to za takich anegdot o tym, co się niemądrego robi, to tak jak ty możesz powiedzieć, że odpłynąłeś, urwał ci się film, obudziłeś się we Włoszech, to ja jakby piłam słodkie wino i wspinałam się jak ninja na japońskie zamki. Ważę w głowie, na ile idziemy w stronę urwisowskich, ale chyba nie będę opowiadał o wspinaniu się po pijaku, bo to jest bardzo, bardzo nieedukacyjne. Ale miałem okazję zaznać czegoś czarującego w ciepłych okolicznościach przyrody, ładnego i zaskakującego.
Może to mi się tak trochę kojarzy przy tym zamku Kumamoto, który sobie zapisałem. To jest Kumamoto? Kumamoto. Kumamoto. Tak się nazywa miasto i tak się nazywa zamek. Dobra, muszę sobie potem popatrzeć, bo ja lubię patrzeć na zamki. Ale miałem swego czasu taki moment, że byłem z Szymkiem Jachimkiem w Strefie Gazy prowadzić tam warsztaty teatralne i to było trudne, dziwne doświadczenie. Tam trwała wtedy wojna, no tam ciągle trwa wojna, ale pośród dziwnego czasu, my tam byliśmy chyba ponad tydzień, tam około 10 dni wydaje mi się, w którym było dużo stresów, naprawdę widziałem dużo broni, mierzono do nas, na szczęście mieliśmy ludzi, którzy się nami zajmowali, tłumaczyli wszystko, ale to jest takie nie najprzyjemniejsze doznanie. Był moment, w którym ci ludzie, którym prowadziliśmy warsztaty, a to byli głównie tacy 17-20-parolatkowie, zaprosili nas na kolację do siebie. Słabo mówili po angielsku, nie do końca wchodziliśmy w jakieś tam niuanse, co mamy ubrać, czy mamy coś przynieść, co będziemy jeść, tylko po prostu daliśmy się przez nich zaciągnąć. I to się nie odbywało w domu, tylko na dachu tego domu, dlatego, bo tam jest bardzo, bardzo ciepło. I te dachy są tam tak specjalnie przygotowane, że są takie niskie do połowy ud, mury okalające dach, żeby nie wypaść. Oczywiście ja nie wiem, czy we wszystkich domach, we wszystkich dachach, ale ten taki był. I na dachu była przygotowana prawdziwa uczta, taka właśnie tamtejsza, tradycyjna, też nie wiem, czy zgodna z obyczajem, ale dla nas to było takie wow, bo był bardzo duży stół, na którym było pełno wszystkiego, co by się chciało zjeść w malutkich salaterkach. Sporo pit, takich ich chlebków, można było te wszystkie rzeczy sobie mieszać w dowolnym miksie i to wszystko się działo pod rozgwiżdżonym niebem, ciepło, ten cały zgiełk i agresywność pewna tego miasta i tego miejsca zniknęły, ponieważ był wieczór, było ciemno, przyjemnie. Były szisze, które po tym spożywaniu sobie paliliśmy siedząc na leżakach i to było takie bardzo, bardzo przyjemne, wręcz trochę nierealne wewnątrz tego stresującego czasu doświadczenie jedzeniowo ciepłe. To mi się tak skojarzyło. A to bardzo piękne. To jak taka, wiesz, przyjemna scena na sesji poprzedzająca jakieś bardzo dramatyczne wydarzenia. No, tak, tak. Tak, moment uspokojenia fabuły, nawiązanie trochę relacji, nie, jacyś NPC, który się polubi. Ja to w ogóle widzę oczywiście w Smoczych Jeźdźcach w tej chwili, nie, jakby ten dach jest znacznie wyżej, jestem gdzieś tam na dole te światła miasta, przycupnięte smoki na tym murku, nie, okalającym dach i taka właśnie uczta dla Smoczych Jeźdźców. Ja jednak, tak jak ci mówiłam przed nagraniem, jakby ja się fokusuję na jednym typie opowieści, więc w tej chwili są smoki, ale skojarzyło mi się. I skojarzyło mi się i ze smokami, i z rozgwieżdżonym niebem. Mhm. Więc przedam ci taką krótką historię. Tylko ona nie będzie w takim ciepłym klimacie, ona będzie wręcz w lodowato-zimnym klimacie. Super. Kiedyś zostaliśmy zaproszeni, żeby pomóc naszym przyjaciołom, paszczakom, których serdecznie pozdrawiam, jeśli to widzą. Mają większą szansę niż Martens, której nie pozdrowiłam, ale wiem, Martens, że nie będziesz tego oglądać. Oni mają łódkę. Łódka nazywa się Falkor, czyli tak jak smok szczęścia, tak, z niekończącej się opowieści. Teorii, bo ja nigdy nie wiem, niekończącej się opowieści. Którą swoją drogą bardzo, bardzo lubię. I jakby od dziecka w moim serduszku gdzieś miała swoje miejsce. No i oni właśnie kupili wtedy tą łódkę. I oni ją kupili w Skandynawii. I potrzebowali przepłynąć tą łódką tam, gdzie mieszkali, czyli do Anglii. Mhm. I oni w ogóle mieszkali na tej, w sensie przez dłuższy czas mieszkali na tej łodzi. Teraz mieszkają gdzie indziej, ale to jakby nieistotne. No i musieli dosyć dużą trasę pokonać, a kupili tą łódź już na jesień. A to czas zajmuje, żeby przepłynąć taki kawałek, a ciężko to robić samemu, zwłaszcza, że ta łódź jeszcze wymagała trochę odremontowania, nie miała autopilota, generalnie było trudniej. Ja pewnie w jakichś kwestiach technicznych powiem jakieś straszne bzdury, ale jeśli tu jest ktoś, kto się zna na żeglarstwie, to wybaczcie, ja się nie znam. To był pierwszy raz, kiedy ja w ogóle na jakiejkolwiek łódce byłam, a poprosili nas, żebyśmy im pomogli przewieźć łódź. Oczywiście to było dla nas zaproszenie na wakacje i się super z tego jaraliśmy, to głównie było jakby dla nas fajne, ale przy okazji pomagaliśmy im przewieźć łódź przez cieśninę Kattegat, czyli tam, gdzie wikingowie pływali na wiking.
I to był listopad. Sam początek listopada, ale jednak był to listopad. Więc było zimno. I kiedy mówię zimno, mam na myśli dużo niecenzuralnych słów, a później zimno. Ja nie byłam absolutnie przygotowana, w ogóle słabo znoszę takie niskie temperatury, więc pierwszej nocy chciałam umrzeć, jak jeszcze nie wypłynęliśmy nawet na morze, tylko jakimiś tam kanałami i spływaliśmy z portu. A później drugiej nocy odrzuciłam wszelką godność, miałam na sobie 3 pary spodni jakichś ocieplanych, tak? 2 kurtki, kapok, jakby wszystko, co dało się na mnie nałożyć. Wtedy już było po prostu oczywiście zimno, a nie tak, że się umiało. Ale wypłynęliśmy i płynęliśmy, to był taki przelot, że się płynęło cały dzień, całą noc i dopiero następnego dnia, jakoś po południu czy kiedyś dopływało, nie było nic po drodze, żadnych portów, tylko taki przelot. Więc miało się wachty, 2 osoby płynęły, 2 osoby spały i tak na zmianę, takie 4-godzinne. To było w ogóle niesamowite uczucie, strasznie męczące, ale strasznie fajne, ciekawe. I w nocy, jak byliśmy na środku tej ciśniny, to tam nie było nic. Tam było absolutnie 0 świateł, gdziekolwiek i to w promieniu, nie wiem ilu kilometrów, ale wielu, nie było nic widać. Czasami tam jakieś tankowce czy jakieś wielkie statki gdzieś daleko przypływały, ale generalnie był taki moment, że nawet tych świateł nigdzie tam nie było i było przepięknie rozgwieżdżone niebo, ale to tak, że w żadnych górach takiego nie widziałam, nigdy takiego nie widziałam. I jak się położyło na łodzi, tak, że się nie widziało nawet burt, niczego, tylko patrzyło w górę, a była spora fala, to tak się czuję lecąc na smoku. Wow. To był moment, kiedy ja faktycznie myślałam o tym, że tak się musisz czuć właśnie kładąc się na tym folkorze, nie, jakby puszczając, ufając swojemu towarzyszowi i po prostu lecisz, nie? I tak w górę, w dół, między tymi gwiazdami, no niesamowite, to było naprawdę niesamowite uczucie, warto było zmarznąć. A pierwszego dnia nie sądziłam, że cokolwiek podczas tej podróży jest w stanie dojść do poziomu, że będzie warto zmarznąć. Jakby totalnie było warto, było to cudowne przeżycie. Bardzo, ale bardzo to fajne. Fajne i kolorowe. Tam w ogóle te trudno powiedzieć ziemię, bo raczej wody pomiędzy Skandynawią a Wielką Brytanią, no bliżej chyba Wielkiej Brytanii, tam jest sporo wysp, które są bardzo urokliwe. Ja kiedyś sobie zrobiłem taką przejażdżkę po tych owczych wyspach za pomocą Google Maps i tak dalej, nie, że tam pojechałem, jestem w tym słaby, ale tam jest ładnie. Mam polubioną na Instagramie taką stronę Visit Scotland, nie wiem dlaczego, ale pewnie dlatego, że mi kiedyś pokazało ładne zdjęcie z jakiegoś zamku czy czegoś, ale tam też są niesłychanie ładne rzeczy, w tym zorze. Tak mi się to trochę skojarzyło z twoją opowieścią. No, bardzo bym chciała kiedyś zobaczyć. To jest też tak. X rzeczy, które chcielibyśmy kiedyś zobaczyć. Ja na przykład marzę o Japonii, która jest tobie bliska, ale mi jest daleka, bo to jest daleko. I do tej pory jeszcze mi się nie udało zrealizować tego marzenia. Jest tak. Dobrze. Iris, czy jest jeszcze jakaś opowieść, którą przyniosłaś i chętnie chcesz się opowiedzieć, czy przeskakujemy do polecajek czytelniczo-sztukowych? A czy czas nam mówi, że powinniśmy lecieć dalej, czy mogę jeszcze... Możemy przez chwilkę być głusi na czas i na dobrze, to, to skoro wróciłeś do tej Japonii, to ja mam jedną taką opowieść, ona właśnie odeszła już od tych takich śmiesznych, pijackich opowieści, tylko w stronę po prostu ładnych rzeczy, ale skojarzyła mi się moja najbardziej niesamowita podróż po Japonii samodzielnie, bo miałam jakby bardzo magiczne momenty, kiedy podróżowaliśmy razem z Zedem, ale one są bardziej osobiste. Miałam super wspaniałe momenty, kiedy podróżowałyśmy z wcześniej wymienioną Martensem, prowadziłyśmy wycieczki, ale jest taki moment, który jest tylko mój, bo tylko ja tam byłam wtedy i on jest dziwny, ponieważ mieszkając w Kumamoto, pomyślałam któregoś dnia, żebym sobie pojechała na taką samodzielną wycieczkę, nie ze znajomymi stamtąd, tylko tak sama bym gdzieś chciała pojechać, w jakieś miejsce, którego nie znam. Ale nie miałam za bardzo pomysłu, pomyślałam, że jest drugie miasto w tej prefekturze, nawet nie pamiętam jak się nazywa, co do wielkości, to może pojadę tam, może tam coś ciekawego będzie. I wsiadłam w pociąg, pojechałam do tamtego miasta, w jakąś sobotę, kiedy nie mieliśmy zajęć z samego rana. I przeglądając wcześniej to miasto, szukając połączeń, widziałam w internecie zdjęcie jakiejś wioski, która jest niedaleko tego miasta. Po prostu akurat wyszukiwarka Google wyrzuciła je i tam były takie wzgórza, takie mokre jeszcze od deszczu, więc bardzo mocno zielone i mgłe, które się z tego podnosiły. Ja bardzo lubię takie widoki, one strasznie przyciągają moją uwagę, więc zapamiętałam
nazwę, że ta wioska nazywa się Sakamoto. I zostało mi to gdzieś w pamięci. I jak wysiadłam w tym mieście, do którego chciałam dojechać, zobaczyłam, że na peronie obok stoi pociąg, taki mały, lokalny pociążek do tego Sakamoto. I wsiadłam w niego. Tak po prostu. Siedziałam, to i tak przyjechałam bez żadnego planu, a mi się skojarzyło, wsiadłam, pojechałam do tego Sakamoto, gdzie nie było nic, no to była malutka wioska po prostu pomiędzy wzgórzami. Nie miałam pojęcia, co tam jest. I znalazłam tam, wchodząc na pałę, po prostu poszłam sobie na te wzgórza. I wchodziłam gdzieś tam pod górę. Znalazłam zrujnowaną lisią świątynkę, takiego kami, takiego bóstwa, które nazywa się Inari, i tam lisy są strażnikami, której jak weszłam do środka, to znalazłam pękniętą czarkę, którą zabrałam sobie na pamiątkę, mam ją dalej, trzymam w niej kostki do RPG-ów. A zabrałam ją sobie dlatego, że zauważyłam, że jest zniszczony posąg, któremu jakby wypadł, jednemu z tych lisów wypadł taki kamień, który trzymał pod łapą, i ja mu zamieniłam na inny, bo tak stał z otwartą łapą i nic nie miał. Ja mu podłożyłam coś po to i wtedy pojawił się lis, prawdziwy, z krzaków, wyszedł. I potem smrgnął w las. Więc ja poszłam sobie za nim, z tą czarką, którą uznałam, że sobie, bo ona i tak była pęknięta, że ją kiedyś skleję, tak jak tutaj naprawiłam tą świątynkę. Poszłam za tym lisem, on już oczywiście zniknął, więcej się nie pojawił, ale tam były figurki Buddów, które prowadziły ścieżką w górę tego wzgórza. Takie stare figurki, każda inna, w górę, ja szłam za nimi, do takiej już zupełnie zdewastowanej, tam była jakaś świątynka, nic tam więcej nie zostało, była ostatnia z tych statuł, leżała w ziemi. Było to dziwne, piękne miejsce, nie wiem skąd ono się wzięło, niesamowicie to było klimatyczne, zrobiłam tam chyba najpiękniejsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiłam w życiu, ja nie umiem za bardzo robić zdjęć, robię je tak raczej, żeby coś zapamiętać, a tam wyszło mi takie, które mnie złapało za serce. I byłam taka zupełnie odrealniona, skąd to się w ogóle wzięło, co to jest za miejsce. A potem się okazało, jak schodziłam na dół, że spotkałam staruszka, który mieszkał w tej wiosce, i on z jakiegoś powodu zagadał do mnie, pewnie rzadko się tam ktoś, jakiś turysta, tak, jakiś białas się tam pojawia, i powiedział mi, że to jest wioska, która kiedyś była wioską Eta, czy Burakumin, czyli takiej kasty niedotykalnych, japońskiej, która była bardzo prześladowana przez cały ten okres feudalnej Japonii. To byli ludzie, którzy... Co to znaczy, przepraszam, niedotykalnych? To byli ludzie, którzy zajmowali się zawodami, rzeczami, które są związane ze śmiercią albo z krwią, która była uznawana za skazę, kegare. I w związku z tym oni byli uznawani za nieczystych, za gorszych, tak? Wręcz za nieludzi. Było wręcz mówione, że tam taki eta to jest tak jak 1/7 człowieka w jakichś tam edyktach, wiesz, jak rozpatrywać jakieś rzeczy. I oni byli przez długi czas takimi wyrzutkami na boku społeczeństwa, więc ich osady też były gdzieś tam z boku, daleko od wszystkiego. I w pewnym momencie, kiedy Japonia zaczęła się otwierać na świat, no to została jakby, ta kastowość została zniesiona, więc ludzie, którzy urodzili się jako Burakumin i którzy byli właśnie tymi jakby skażonymi wyrzutkami społeczeństwa, teoretycznie ich status został zrównany z całą resztą społeczeństwa, ale przez wiele, wiele lat jeszcze było to cały czas nie... Jakby było to oficjalne tylko, tak? Ale jeszcze nie weszło w krwiobieg, tak? I to bardzo długo trwało, znaczy tak naprawdę cholera wie, czy do tej pory weszło to do końca w krwiobieg, bo jeszcze jak ja byłam na studiach, to wybuchały awantury o to, że ludzie wynajmowali na przykład prywatnych detektywów, żeby odkryć przeszłość jakiejś osoby, na przykład przyszłego współmałżonka albo pretendenta na zięcia, tak? Żeby się dowiedzieć, czy przypadkiem nie pochodzi z takiej rodziny, gdzie po tym, jak zniesiono tą kastowość, ci ludzie mieli zmianę nazwiska, jakby wyczyszczone wszystkie rekordy, jakby była próba, jakby wiesz, przywrócenia
tego, ale to gdzieś zostało, bo bardzo dużo konserwatywnie nastawionych ludzi jednak patrzyło na nich jak na nieludzi do końca, nie? Jak na kogoś gorszego. I to jest taki mocny temat tabu, więc nie ma jakby, nie ma za bardzo możliwości, nie wiem, pojechać, obejrzeć sobie takie miejsce, gdzie jakby są pozostałości po wiosce Burakumin czy coś takiego, nie? Jakby to nie jest taka karta historii, którą Japonia chce pokazywać turystom, nie? I jakoś się nią chwalić. I ja też nie szukałam tego w ogóle w tamtym miejscu, a z jakiegoś powodu zostałam przez Kami ściągnięta w to miejsce, żeby mi pokazać, że tam jest takie coś, nie? I to gdzieś tam... I to, że jakiś, wiesz, japoński staruszek do mnie przyszedł i powiedział, że prawda, tutaj tak pięknie, spokojnie usiedliśmy sobie na tarasie przy takiej świątyni, którą tam remontowali, takiej, wiesz, drewniany taras, drewniane kolumienki, jakieś dziecko się tam obok bawiło, on sobie ze mną usiadł i właśnie powiedział, że no tutaj tak teraz jest spokojnie, pięknie, ale nie zawsze tak tutaj było. Ta wioska to kiedyś była wioska Burakumin, nie? I o tym się nie mówi, ale takich jeszcze dużo jest, nie? Jest nas jeszcze wielu gdzieś tam w Japonii. I to było takie niespodziewane i no, w dziwny sposób magiczne, nie? To było piękne, ale smutne, nie? Taka wycieczka właśnie. Ja na przykład bardzo lubię takie momenty, w których, jakby to powiedzieć, nie do końca potrafię wytłumaczyć sobie, co się wydarza, ale mam odczucie silne, że to coś jest istotne. I totalnie też bym poszedł za lisem. Myślę sobie, bo mówisz, że to jest piękne i smutne, a z drugiej strony może, wiem, że to może zabrzmić trochę górnolotnie albo zbyt fantastycznie, ale taki lis, czy też przyroda, której on jest elementem, próbują o tym powiedzieć, żeby w końcu to się w zdrowy sposób rozeszło po kościach, a nie było edyktem plus udawaniem, że już tak jest. Ale ja kiedyś słyszałem o tym, właściwie dowiedziałem się o tym czytając Kuro, tę grę fabularną, która jest osadzona w Japonii przyszłości, bo ja nie wiedziałem o tym, że ta śmierć jest takim właśnie brudnym tematem i że chyba cyfra 4, tak, jest kojarzona z tą śmiercią, tak mi się wydaje. Bo tak samo się wymawia jak znak śmierć. Na śmierć. Bo zastanawiam się, to jak kiedyś w historii grabarzami byli tylko ci, którzy byli potomkami grabarzy? Mhm. I takie tradycyjne brzemię tak. Narodzie, tak? Tak, i po prostu były całe jakby społeczności, które grabarzami, nie wiem, zajmowali się skórą, w sensie garbarstwem, tak? Jakimiś tego typu rzeczami. Nie? I no. To było... To jest ciekawy temat w ogóle też do jakiejś opowieści, tak mi się wydaje. Ja przechadzając się kiedyś z Lasami Oliwskimi, bo w Gdańsku, właściwie wzdłuż całego Trójmiasta ciągną się przepiękne lasy i w Starej Oliwie, na wysokości Starej Oliwy, miasteczka teraz, właściwie dzielnicy, gdzieś głęboko w lesie natknąłem się na grób, wydaje mi się, że właściwie nie że kamienny, tylko taki jeszcze trochę kształt grobu, krzyż i napis. Nie chcę zmyślać, ale ja doszedłem do tego, co to jest, ale chyba za pomocą internetu, że wpisałem, że dziwne znalezisko. I okazało się, że tam przed wojną była niewielka skocznia narciarska. To jest też dosyć dziwne, ale jest tam przy tym grobie rzeczywiście jest coś, co jest takim naturalnym wzniesieniem. Potrafię sobie wyobrazić, że przy pomocy pracy ludzkich rąk można z tego zrobić oldschoolową skocznię narciarską. I to jest grób niemieckiego narciarza, który zginął podczas zawodów. No i podobno, ja to znalazłem gdzieś w internecie, więc jest taka dziwna ciekawostka, można się przechadzać po oliwskich lasach i natrafić na grób narciarza niemieckiego. Nie jest to coś, czego się spodziewa, nie? Jakby spacerując niedaleko morza. Nie? Ale chciałbym, żeby lis mnie zaprowadził do tego miejsca, ale nie zaprowadził. Ach, jeszcze większego mi smaka na to Japonię zrobiłaś. Jakbyś się kiedyś planował wybierać, to się odezwij też. Wiesz co, głupio mówić, ale jeszcze ci tego nie mówiłem, ale mam już to zapisane w głowie, że gdybym się kiedykolwiek wybierał, to na pewno zadam ci parę pytań, bo wiem, że jesteś tutaj zawodowo przygotowana wręcz. Dobra, włączam czołówkę i przechodzimy dalej. Ha! 3. Która to jest czołówka? 4. Thank you.
My teraz możemy mówić? Tak, teraz mówimy. Dobrze. Czołówka nie mówimy? Nie czołówka? Nie, tak. Nie zapytałam o tym. A jak była czołówka, to się napiłem wody, ale źle mi wpadło i przełkałem. Mam nadzieję, że nie było tego słychać, ale może było słychać. A więc dobrze, jesteśmy w dziale pod tytułem polecamy co czytać, co oglądać i co słuchać. I oddaję ci mikrofon. Cóż byś chciała do czytania nam polecić? Dobra, no to już dokończmy ten temat, do którego dotarliśmy, bo skoro już rozmawialiśmy o tym zjawisku burakumin i dotarliśmy i powiedziałeś, że cię to interesuje, ale nie znasz więcej kontekstu, to jest kontekst bardziej współczesny, ale on wyrasta gdzieś z tego zjawiska. Jest taki film, który nazywa się Okuribito. To po polsku chyba jest Pożegnanie. Ale musiałabym to sprawdzić. W każdym razie Okuribito nazywa się, jest oryginalny tytuł. On już nie jest jakiś najnowszy, bo ja ten film oglądałam coś z 10 lat temu, może trochę mniej. Ale to jest właśnie film o człowieku, który zatrudnia się do pracy w domu pogrzebowym. Mhm. Co jakby właśnie w japońskim kontekście ma bardzo dużo jakby znaczeń. I to jest bardzo spokojny, bardzo melancholijny, bardzo taki refleksyjny film, to jest dramat chyba można powiedzieć, gdzie jakby nie ma za bardzo akcji, ale jest przepiękna muzyka, jest no, moim zdaniem fenomenalnie zagrany i gdzieś tam ta historia jest taka bardzo chwytająca za serce. Ja go kilkukrotnie widziałam, wiele razy przesłuchiwałam soundtrack, jest wspaniały, zresztą był wykorzystywany na sesjach przeze mnie, przez Zeda, przez pół Oriona w pewnym momencie, bo my się zawsze zarażaliśmy muzyką, więc tam jest wspaniałe melodie na wiolonczele, takie, że to płakać się chce, taki właśnie jak chce się na sesji gdzieś coś bardzo smutnego poprowadzić, to jest idealny podkład. Ale naprawdę, i on jest ciepły też mimo wszystko, w sensie to nie jest taki dramat, że tylko się pociąć suchą bułką, on ma gdzieś... To jest warszawskie powiedzenie. Robicie tam takie chore rzeczy? Nigdy tego nie robiłeś? Jak ty grasz w RPGi? Więc to jest taki dramat jednak z tą odrobiną gdzieś światła i ciepła. On też nie jest... Nie można powiedzieć, że to jest wholesome movie, jak to się teraz... Tak. On jest taki właśnie, trochę balansuje między tym, nie? Jest słodko-gorzki, ale jest naprawdę przepiękny, bardzo, bardzo polecam. Więc to z takich rzeczy, które mi po prostu teraz przyszły do głowy, jak... Na podstawie tego, co rozmawiać. To dobra, to się jeszcze nie wlicza do statystyk, ale ja sobie zapisałem... No problem. Ja sobie zapisałem i rzeczywiście w polskiej tłumaczeniu to Pożegnania. I z przyjemnością dotrę do tego filmu, bo bardzo lubię takie klimaty. Mi się skojarzyło, jak ty mówiłaś, też japoński film, Ame Agaru, Po deszczu. Widziałaś taką historię? Myślałam, że należy go polecić, to jest tak. To jest cudowny film. Tak. Też właśnie powolny, spokojny, atmosferyczny, pogoda, obrazki, muzyki nie pamiętam. Treści też trochę nie pamiętam, więc nie chciałem tego polecać tak, wiesz, pełną gębą. Jest cudowny i ja się tutaj zgadzam z tą polecajką, też bardzo, bardzo lubię. No to ekstra. No to cóż dalej ze swojej strony? Ja mam odkrycie ostatnich tygodni u mnie, bo w ogóle ten rok mi się zaczął pod znakiem Le Guin, bo poprosiłam pod choinkę, się wymienialiśmy w rodzinie, co kto by chciał dostać, żeby tym razem jakoś nie kombinować za bardzo i ja na mojej shortliście miałam taki gruby tom zbiorczy jej mini powieści tego cyklu Hein, czyli tego o podróżach kosmicznych, a nie tego fantazy O Ziemię Morzu. I ja znałam część z tych powieści, nie znałam wszystkich, one teraz są zebrane w taki gruby, bardzo przyjemny do patrzenia i bardzo ciężki do czytania, ale pięknie wydany tom. I ponieważ go pochłonęłam gdzieś tam, jak jeszcze nie byłam bardzo zawalona pracą, tylko po prostu zawalona pracą, bo ja w ten sposób próbuję wypoczywać, że przyswajam inne fabuły. Jak jestem zbyt zajęta, to mam problem z tworzeniem własnych, więc muszę wciągać fabułę. Nie? I wtedy najpierw czytam, ale jak jestem już strasznie zawalona robotą, już nie jestem w stanie czytać, to wtedy muszę słuchać albo oglądać, bo już jakby czytanie to jest za dużo wysiłku. I tak przeczytałam tę Le Guin, chciałam pójść do Ziemiomorza i już nie miałam siły, nie miałam możliwości czytania i odkryłam, że są audiobooki.
na Legimi, jeśli ktoś ma, to one są w abonamencie. I tam Andrzej Ferenc, jeśli dobrze... Chyba Ferency. Może. To, czat rozsądzi, tak. która opcja, w każdym razie ten piękny głos, posiadacz tego pięknego głosu, czyta chyba cały cykl Ziemia Morza, ja jestem w tej chwili na trzecim. Przecudownie się tego słucha. Tak jak ja generalnie mam, jeszcze się nie ograłam do końca z audiobookami i tak się raczej czasami słucham, czasami się odbijam, to tutaj mnie wciągnęło, to jest przeczytane dokładnie tak, jak powinno być. I Czarnoksiężnik z Archipelagu i Grobowcy Atuanu po prostu no, tak płynnie i przyjemnie się słuchało, robiąc jakiekolwiek inne rzeczy. Naprawdę można było odlecieć i zapomnieć, co się robi. No i teraz jestem na trzeciej powieści i ich tam jeszcze jest. Więc jeśli ktoś ma ochotę sobie albo poznać, albo wrócić do, a nie ma czasu czytać, to te audiobooki są naprawdę super. Bardzo je polecam, bardzo mi się podoba. To jest Andrzej Ferenc. Zwracam honor. Ferenc. Y mi się tutaj wkradło. Ale z Le Guin ten cykl kosmiczny leży ci bardziej czy mniej niż ten ziemiomorski? Okay. Szczerze mówiąc bardziej, ja w ogóle od Ziemi Morza się kiedyś odbiłam, jak byłam nastolatką czy coś takiego i czytałam, za to mnie strasznie wciągnęła Lewa Ręka Ciemności, którą myślę, że nie do końca rozumiejąc, jakby o czym jest ta książka, jakby pochłonęłam i jakoś mi została bardzo w pamięci. I potem wracałam do niej iluśkrotnie teraz ostatnio znowu. I cały cykl Hain uważam, że jest świetny i że się ani trochę nie zestarzał, wręcz uważam, że w tej chwili podobał mi się bardziej, czy więcej z niego wyciągnęłam, jak czytałam go kiedyś. I naprawdę mi się bardzo podoba. Nie, to tego kosmicznego w ogóle nie znam, a rzeczywiście w ogóle Le Guin, daleka przeszłość. On tylko udaje, że jest kosmiczny, bo to jest tak, że ja science fiction nie mam jakichś wielkich, czasami lubię, ale nie jestem jakoś bardzo w stronę science fiction, zwłaszcza hard SF. Ale Le Guin ze swoim antropologicznym zacięciem i pokazywaniem zupełnie innych kultur, jak one by tam mogły funkcjonować i jak to działa, no rewelacja. Naprawdę piękne są te historie, a wcale nie są długie te powieści. Powieści są krótkie zwykle u niej. One są takie, że naprawdę można je dosyć przyswoić. Tak? Nie trzeba, to nie jest commitment na 15 tomów, każdy po 300 stron. Co? To ja mam taką polecajkę. Commitment na 1000 stron. Jako dygresja, drodzy widzowie, jeżeli oglądacie to seryjnie, ja prawdę mówiąc już zaczynam tracić kontrolę nad tym, co polecałem, a co nie, albo jaką opowieść już opowiadałem. Najwyżej będę się powtarzał, ale Koło czasu Roberta Jordana to jest dla mnie najlepszy cykl ever. Całkiem możliwe, że dlatego, bo jest mocno powiązany z młodością, jakieś tam końcówka podstawówki, zacząłem kupować te książki i one się ukazywały co kilka miesięcy u nas, kolejne tomy i trafiały do mnie, chyba wtedy już byłem, tak mi się wydaje, w klubie fantastyki, więc całkiem możliwe, że stamtąd pożyczałem, ale to ma chyba z 20 parę tomów, każdy z nich jest solidnie grubiutki, jest to fantasy, dosyć wysokie, dużo magii, ale właśnie świetnie zbudowany według mnie świat, składający się z wielu różnych kultur, kolorów, rzeczy typu pogoda, obyczaje i tak dalej. Jest też ta warstwa taka duchowo-magiczna, która jest zarówno dobra, jak i zła. Długa, długa saga, kończąca się wielkimi, epickimi finałami, w których się wszystkie wątki mają splatać. Sam Jordan, autor, nie dotrwał do napisania ostatnich tomów, bo dokonał odejścia, ale od jakiegoś czasu, nie do końca wiem, nie wczytywałem się nigdy, jaka to była relacja, ale niejaki Brandon Sanderson, który jest obecnie zupełnie niezależnym autorem, współpracował z Jordanem, przez co mógł dokończyć cykl według jego wszystkich notatek i wytycznych. I tak mi się teraz skojarzyło to dlatego, ponieważ niedawno sobie obejrzałem jeszcze raz, tam z 2 lata temu Amazon zrobił pierwszy sezon tego Koła czasu i to jest adaptacja filmowa, która mi leży, mimo że jest absolutnie dużo chudsza niż opowieść książkowa napisana, ale według mnie w fajny sposób oddająca klimat, więc odtworzyłem sobie i przypomniałem sobie, że to chyba bym bardzo chciał polecić komukolwiek, kto lubi fantasy i długie, długie sagi.
Okej, okay, to jest ta, co mnie ominęła. Jakoś nigdy, nawet nigdy nie próbowałam jej przeczytać. Gdzieś kojarzę takie, taki tytuł, ale jakoś chyba właśnie bardziej kojarzę, że był taki serial, też go nie widziałam. Mhm. Więc jak mówisz, że polecasz. Tak, tak, serial ja też polecam. Sam... Razem będę mieć dużo, dużo wolnego czasu, żeby taki komitment poczynić. Ale tak, ja bardzo chętnie, bo ja ostatnio bardzo cierpiałam na niedobór jakiejś nowej serii, nowej powieści, najchętniej właśnie jakiejś takiej długiej, która by mnie porwała, nie? Która nie byłaby krótką, zamkniętą fabułą, które też bardzo lubię, ale gdzieś bardzo dawno nie trafiłam na coś takiego, co byłoby duże, rozbuchane i tak, że można się tak zanurzyć i no nie wiem, jak Marcin się nigdy nie skończy. Bo to jest rozbuchane do granic możliwości, to jest naprawdę duże. Ale bardzo polecam, tam można wejść, zaczarowałem taką moją znajomą, która lubi czytać książki, jak zobaczyła, bo ja to mam wszystko, i to są dwie półki, i ona zobaczyła, nie, bez przesady, ale przeczytała już to z 3 razy wszystko, bo ona szybko czyta. No dobra, a to co chciałabyś nam polecić do oglądania? Już mamy jeden film, Okuribito. Okuribito, tak. Ale co może coś jeszcze. Do oglądania. Mogę powiedzieć, co ostatnio oglądałam, co mi się podobało, chociaż przypuszczam, że jestem takim ostatnim małym wagonikiem hype trainu, który już się dawno przytoczył i ja tak jeszcze tam doskakuję na tych torach, ponieważ skończyliśmy oglądać długo, bo nie było na to czasu, więc tak jeden odcinek na parę dni, ale skończyliśmy oglądać Last of Us i mi się bardzo podobało, czego się nie spodziewałam, ponieważ jakoś mnie nie ciągnęło, więc długo się zajęło, zanim w ogóle się za to zabraliśmy. Nie grałam w grę, w ogóle w żadną grę nigdy nie grałam. Grałam kiedyś w Baldur's Gate'a krótko i nie skończyłam go, ale tak to jakby jest to trochę nie moja bajka, więc nie miałam potrzeby zobaczyć, jak wyszła ekranizacja gry czy coś tam. A temat zombiaków, owszem, gdzieś tam lubię, ale to też nie jest jakaś, że od razu muszę. Więc tak trochę przypadkowo zaczęliśmy oglądać i ja byłam bardzo zaskoczona tym, jak strasznie mi się podobało. Gdzieś trafiło w taki przyjemny dla mnie balans, ile było akcji i jakiegoś takiego napięcia, ile było dramy i personali i takiego wolniejszego budowania fabuły. I bardzo mi się w tym serialu podobały takie celowe zaskoczki, że budowali jakąś scenę, żeby nas widzów oszukać, że to jest coś, a potem zmieniali zupełnie, jakby nie mogę dać przykładów, bo jeśli ktoś nie widział, to one, ale to dam przykład, który jest zupełnie nie z tego serialu, tylko żeby pokazać, o jaki mechanizm mi chodzi, że gdyby na przykład w jakimś innym serialu była scena, że jest wieżowiec i na samej krawędzi stoi jakiś człowiek i jest kadr na jego buty, które już wystają poza krawędź i on się tam chwieje, no to generalnie myślimy sobie, a pewnie skoczy, jakby może trzeba go ratować, może ten... A tak naprawdę okazuje się, że nie wiem, on właśnie testuje nowy plecak rakietowy i jakby pokazuje, że lata, tak, a na dole jest grupa ludzi, którzy chcą kupić jego projekt, tak? Jakby jest to zupełnie odwrócenie, w ogóle nie o to chodziło. Ale przez chwilę mieliśmy takie, już wiem, o co chodzi, nie? A potem o. I tam jest dużo takich momentów i one mi się bardzo podobają, bo one były, wydaje mi się, bardzo świadomie zrobione i nie były bez sensu, w sensie one nie były tylko po tą zaskoczkę. One coś budowały, coś jakby pokazywały ci, patrz jak ty myślisz. A myślałeś, że coś, nie? Myślałeś, że ten bohater jest taki. Nie? Od razu myślałeś, że to taki schemat, a to wygląda inaczej. I to było fajne. Mi się to bardzo podobało. Nie miałem okazji oglądać. Ja też jestem absolutnie niegrowy, więc nie grałem w tę grę. Ale mam to na liście, bo słyszałem same dobre rzeczy o tym. Oczywiście widziałem też w internecie wylewający się, jejku, dwóch panów się pocałowało, do jakiś skandal. To był jeden z powodów, dla których zdecydowałam się jednak pooglądać, bo byłam bardzo ciekawa o co jest ta burza i chciałam zobaczyć. Jest to jeden z moich ulubionych odcinków chyba tam. I też, żeby cię jeszcze bardziej zachęcić, powiem, że się na jednym z odcinków, nie powiem na którym, że się popłakałam. To mi się nie zdarza jakoś często, chociaż od pewnego dużego wydarzenia w życiu zdarza mi się częściej. Znam to. To się niestety jakby ten stereotypowy obraz, że rodzice są takie miękkie bułeczki w środku. To...
To muszę tu się wkraść z dygresją, bo niedawno oglądałem, no może tam z rok, dwa lata temu, więc nie aż tak niedawno, z moimi chłopcami, którzy są 10 i 12 lat, pixarowski film, którego nie potrafię sobie przypomnieć tytułu, a nawet go polecałem w tym programie, jestem pewien, ale on jest o nauczycielu muzyki, czarnoskórym, takim, wiesz, aspirującym do bycia wielkim muzykiem, a jest nauczycielem muzyki. I to jest jeden z fajniejszych Pixarów, jak dla mnie. Muzyka duszy? No nie pamiętam, zaraz to sprawdzę. Mhm. Ale, a ja mam akurat tak, że zdarza mi się popłakać na filmach, co w duszy gra, pisze Oraxos, dziękuję ci bardzo. Więc moi chłopcy oglądają i oni oglądają, bawią się świetnie, przy tym lubią Pixara i tak dalej, ale patrzą na mnie i ja mam... muszę wciągnąć gilę, otrzeć oczy i jeden z nich się zmartwił, na zasadzie nie potrafił połączyć tego, że w tym momencie filmu można się wzruszyć i to taki duży tata, więc myślał, że coś innego się mi dzieje i się naprawdę tak zaniepokoił. Tato, czy wszystko w porządku, coś ci pomóc? Nie, stary, film oglądam. A powiedz mi, a jak mówiłaś przykład tego twista, mówiąc o kimś, kto stoi na dachu i widać to ujęcie na buty i tak dalej. Mówiłaś o czymś konkretnym, czy nie? Bo mi się bardzo konkretnie skojarzyło. Nie mówiłam o czymś konkretnym. Bo w czołówce Ghost in the Shell i filmu, i serialu, ona, major faktycznie, Kusanagi. Faktycznie jest tak, musiałam to pewnie stamtąd wyciągnąć gdzieś. Ale ja zazwyczaj nie wiem skąd, bo wszyscy kradniemy nasze motywy z tego, co widzieliśmy i czytaliśmy. Jakby nie ma. Od Homera, oczywiście. Tak, ale ja mam to błogosławieństwo albo to przekleństwo, zależy w którym momencie, że ja nie wiem skąd. Ja bardzo zapominam, jeśli jakaś fabuła nie zapadła mi tak naprawdę w duszę, także po prostu się wyryła na sercu, to ja nie pamiętam. Ja oglądałam po raz drugi Seven i nie wiedziałam, jak się skończy. O! Akurat Seven się wbija dosyć. Ale jakoś ewidentnie mi się nie wbiło wystarczająco, ponieważ... może to wyparcie? Bo ona jest może to wyparcie, może, końcówka. Ale ja wiedziałam, że oglądałam ten film, bardzo szybko się zorientowałam, bo ja też najczęściej nie pamiętam, czy coś widziałam, czy nie, więc często jest tak, że coś zaczynamy oglądać i ja mówię, chyba to widziałam, tak, definitywnie, widziałam to po na przykład 20 minutach, nie? Ale nie wiem, jak się skończy, więc z równą przyjemnością oglądam drugi raz, albo na przykład pamiętam tylko, że na koniec jest jakiś dramat, ale jaki? Nie wiem, nie mam pojęcia. Moim zdaniem to jest bardzo cenne, bo można... takie cudowne dzieło jak Seven, obejrzeć sobie dwa razy na świeżo. A propos właśnie oglądania dwa razy i płakania, jest taki film, który nazywa się Arrival. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. Jest przepiękny ten film. Ja go widziałam w kinie, to się popłakałam. Tak, tam jest pod koniec taka scena, bardzo taki montaż, taki bardzo emocjonalny. Ja wtedy po prostu się rozkleiłam totalnie, więc wiedziałam, że to jest taki film. I jak byłam na początku ciąży, to sobie chcieliśmy zrobić w domu taki kanapowy seans. Wytrzymałam pierwsze 4 nuty czołówki. Nie od soundtracku, ja po prostu musieliśmy przerwać, ponieważ mi zaczęły tak lecieć łzy i tak się rozkleiłam, że nie dało się tego przetrzymać. To był ten pierwszy moment, kiedy odkryłam, że coś się zmienia, że po prostu tam ta muzyka na początku, ona jest rozdzierająca duszę, ale mimo wszystko nie spodziewałam się, że tak mnie przyjedzie. No ale to chyba te hormony, czy jak to tam się nazywa w środku. Strasznie. No. Ale Arrival bardzo polecam, bo jest to fenomenalny film i jest o kaligrafii w dodatku. W sensie de facto sposób, jest o kaligrafii. Jest o Enso, który jest, w sensie, bo w Japonii jest taki, w japońskiej kulturze jest ten okrąg taki. Znak to jest Enso, to jest znak jakby powiedzmy nieskończoności, nie, jakby doskonałości, ale ona jest, nigdy nie jest doskonała. To jest coś, co kaligrafowie ćwiczą, nie? Jakby są zwoje z tym Enso, więc czarnym tuszem wykonany ten... Tak. No a to piękny film w ogóle o komunikacji w szerszym spektrum. On jest cudowny ten film, ja go bardzo polecam. Denis Villeneuve w ogóle jest u mnie w czubie bardzo, bo ja lubię tego pana. Słuchaj, ale przed chwilą powiedziałaś o tym, że czasami nie pamiętasz filmu i oglądasz go na świeżo. Ciekawostka, moja ukochana mamusia ma odwrotność tego, jeżeli to jest w ogóle możliwe, w takim sensie, że ona mówi, że a ona to już widziała. I mówi o filmach, o których nie ma prawa, żeby je widziała. Teraz już to się rzadko zdarza, ale wcześniej na przykład nie było jeszcze platform tych filmowych, co jakiś czas coś na DVD wychodziło albo na jednej z tych stron, z których się pobierało filmy.
niespecjalnie przybijając piątki artystom. Więc jakby, a ja się interesuję, właśnie pamiętam daty, nazwiska, staram się i lubię to. No więc ona mówiła, że oglądała ten film, a on wyszedł rok temu. Mama, ty nie miałaś do niego dostępu, to jest niemożliwe. Ale ona mówiła, kompletnie znam ten film. Nie potrafiła powiedzieć, co się zaraz wydarzy, ale widziałem po minie, po wszystkim, że już jej się nudzi, bo to jest dla niej nic świeżego. Działa. Tak. I pomyślałem sobie, że moja mama ma mocno wdrukowany w swoje jestestwo, wiesz, taką praopowieść, więc jakiekolwiek wątki odbijają się w opowieściach przyszłych, no to nic nowego. To już kiedyś było. Tak. No. Ja w ogóle mam taką teorię, że RPG nas trochę, że wszyscy trochę tak mamy, że na nas się te opowieści nowe odciskają coraz słabiej, im dłużej jakby je przyswajamy. Aha. I że RPG są trochę takim sposobem, żeby się z tego odgrzebać. Nie, bo jakby, bo jak widzisz, nie wiem, zdradę twojego najlepszego przyjaciela, nie? Jakby w jakimś filmie czy w jakiejś książce, to pierwszy raz, kiedy cię zaskoczy taka zdrada, no to pamiętasz to, nie? Jakby pamiętasz tą fabułę, która, jak on mógł, nie? Jak to w ogóle możliwe i w ogóle. Ale jak widzisz to 10 raz, to już jakby już widzisz hinty, nie? Foreshadowing, przecież sobie, a to ten, nie? To jest ta historia i już cię tak nie rusza. Ale kiedy na sesji to twój przyjaciel wbije ci ten nóż w plecy, to jakby przeżywasz to znowu od nowa, nie? Jakby po raz pierwszy, no bo to ciebie dotyczy, to już nie widzisz tego tak z zewnątrz. Nawet jeśli się spodziewasz, to jednak te emocje są takie bardziej osobiste. Ja wiem, że ja tak mam, że gdzieś na sesji do mnie bardziej trzepie. Jak no tak, tak. No i rzeczy, które możemy intuicyjnie rozpoznawać gdzieś i się nimi nudzić, rzeczywiście trafiają mocno. Nie myślałem o tym w ten sposób o RPG-ach, a rzeczywiście to jest ciekawa funkcja. Odświeżania, przeżywania opowieści. Ja bym chciał polecić do oglądania serial, który niedawno widziałem na Netflixie, który się nazywa Kang on Earth, czyli świat oczami Kang. I pani Kang, ona ma imię też, ale nie pamiętam, może Filomena, to jest postać, która się pojawia w serialu Rickiego Gervaisa pod tytułem Afterlife i ona, jakby to powiedzieć, nie jest specjalnie lotna i o tym nie wie, a myśli, że jest bardzo lotna. I koncepcją serialu jest to, żeby tę fikcyjną postać wysłać w świat, żeby ona w rozmowach z różnymi profesorami, naukowcami i tak dalej, przypomniała, Filomena się nazywa, przypomniała tak jakby odbiorcom, oglądaczom historię świata. Zderzenie głupoty, absurdu i tego, co ona potrafi wygadywać z faktami, z mimo wszystko rysem historycznym, daje według mnie absolutnie bombową mieszankę, bo to jest i śmieszne, i przypominające, w sensie taki ma ciekawy wymiar edukacyjny mimo wszystko, bo to są w większości rzeczy, które się zna, albo o nich się kiedyś słyszało, tylko sobie je odświeżam, oraz miny tych wszystkich prawdziwych naukowców. Ja się zastanawiałem długo, czy to są aktorzy, którzy tak świetnie grają naturalną, wiesz, konsternację, czy też jest odwrotnie. Strzelam, że to są prawdziwi naukowcy, którzy się umówili z twórcami filmu, żeby starali się nie śmiać, reagować naturalnie. Przepiękne sceny są w tych dialogach i bardzo serdecznie polecam, bo to jest krótka rzecz, głupkowata i to tyle. Super. W życiu nie słyszałam i myślę, że byłoby gdzieś bardzo poza moją bańką, bardzo chętnie sobie obczaję, bo to brzmi... To nie jest fajnie. Legitne według mnie, bardzo, bardzo polecam. Dobrze, to została nam jeszcze muzyczka, coś co chyba oboje dosyć mocno lubimy, tak mi się wydaje. Ha, a ja tutaj mam taką, jeśli... Proszę cię bardzo. Jeśli pozwolisz, ale nie wiesz na co, więc musisz pozwolić w ciemno. Fuck the system, więc... ja mam polecajkę, która jest bardzo bliska mojemu sercu, z powodów osobistych także. Ponieważ jest to płyta mojej siostry. Moja siostra jest wokalistką, ma zespół, który nazywa się Kilka Czułości. Ona nazywa się Ania Kamińska. I ta płyta została niedawno, tam w zeszłym roku, wydana. Już, wiesz, jest prawdziwa, fizyczna, w kartoniku i w ogóle można ją odtwarzać, jak ktoś ma takie miejsce do odtwarzania płyt, ale jak ktoś tak jak ja i... Myślę, że wielu już nie ma takiego wspaniałego ustrojstwa, jak nie wiem, wieża w domu, czy Discman, to może wejść na Spotify i tam jest ta płyta. Ona się nazywa płyta nazywa się Mięta, zespół nazywa się Kilka Czułości,
jest na Spotify'u cały dostępny, zresztą też na YouTubie są różne teledyski do tego nagrywane i to jest taka bardzo poetycka muzyka. Tam są od trochę ostrzejszych kawałków do takich bardzo lirycznych. Występują ciekawe instrumenty, na przykład autoharfa, o której nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, dopóki moja siostra nie przytargała tego kiedyś i nie zaczęła się jarać, że takie coś jest. To jest taka harfa tej wielkości, która ma struny, a tutaj na dole ma takie pudełko i na niej są takie klawisze jak na akordeonie. A, tutaj to chyba widziałem coś takiego. I tutaj się, to się przyciska, tu się gra jak na harfie, tak albo przeciąga, albo tam plumka, nie? I z tego wychodzi taki bardzo dziwny, oniryczny dźwięk, taki, no, bardzo, bardzo to ma ciekawe brzmienie. Więc tam są różne też fajne aranżacje i wszystkie, cała muzyka i cały, wszystkie teksty są napisane przez nią. Mhm. Więc jest to bardzo autorskie, oczywiście miała pomoc z montażem, gdzieś tam z aranżacją tego wszystkiego, tam jest i kontrabas, i wiolonczela, i pianino, i mnóstwo instrumentów w różnych tych inaczej. Pewnie zaraz usłyszę, że w ogóle coś pokręciłam. W każdym razie ja te piosenki bardzo lubię osobiście. Były wykorzystywane na kilku sesjach. Akurat nie u nas, u Carnival Team była jedna, a u nas była nie z tej płyty, bo Ania kiedyś specjalnie tak. Dla... Sprzed naszym Cthulhu, prawda? Na kanał, tak. Przed Cthulhu była jej cover, a więc to jest ten głos, możecie ją z tych sesji kojarzyć. Natomiast na płycie są, nie ma coverów, są tylko jej autorskie piosenki i no ja jestem ostatnią osobą, która może obiektywnie się o tym wypowiadać. Mi się bardzo podobają i lubię ich słuchać, zresztą muszę ich słuchać non-stop, bo moja córka uwielbia. Myślałem, że siostra, przysłuchałaś już? Daj mi feedback. Ale to swoją drogą, że feedback jakby zawsze i teksty też do mnie wysyła, czy to ma sens, czy to dobrze brzmi, nie? Więc tutaj mam jakąś taką malutką cegiełkę w procesie twórczym, kiedy mówiłam, no nie, no ta linijka to niczego. Ale moja córka po prostu uwielbia, jak Ani śpiewa, więc ja non-stop jakby leci ta płyta. Ale uważam, że naprawdę warto sobie przesłuchać i to jest taka polecajka, której jakby... Możecie nie trafić, jeśli nie traficie ode mnie, więc bardzo, bardzo to bardzo fajnie. Czyli niszowa rzecz. Kilka czułości. Kilka czułości. Pod tytułem Mięta. Mięta. Ja później w rozmowie prywatnej poproszę cię o wspomnienie wszystkich swoich polecajek. To wszystko zawsze zamieszczam w opisie filmów. Drodzy Państwo, jakby co, nie musicie panicznie szukać długopisu i kartki, żeby zanotować. To będzie. Super, dziękuję. Ja bardzo chętnie spróbuję, bo ja bardzo lubię różne nowe rzeczy. I trochę się zgraliśmy pod względem pewnej poetyckości, bo ja mam też taką płytę, która mnie zaskoczyła, bo ja bardzo lubię Kate Bush i od zawsze ją lubiłem i absolutnie pominąłem ostatnią jej nagraną płytę w studio, czyli z roku 2011, nazywa się 50 Words for Snow, 50 słów na śnieg. I tak jak ta Kate Bush z lat 80. i trochę na początku 90. jest bardzo piosenkowa, taka no Kate Bushowa, nie idźmy w kategorię. Tak ona później już po 2000 roku zrobiła taką płytę Aerial, która jest cudowna i ją bardzo lubię od dawna, ale nie widziałem, że parę lat później nagra jeszcze coś takiego. I ja chyba już od ponad miesiąca właściwie słucham głównie tylko tej płyty. Wszystkie piosenki są utwory właściwie o śniegu albo o zimie, albo o jakimś skojarzeniu tu idącym. Bardzo polecam, jak ktoś lubi sprawdzać sobie teksty, bo są cudowne, ale najbardziej ujmuje mnie to, że Kate Bush niekoniecznie tam jest wokalistką, chociaż śpiewa, nie wiem jak to do końca wytłumaczyć, bo ja nie jestem muzykiem, ale ona nie wyśpiewuje linijek, które się ze sobą rymują, a potem refrenów, tylko używa wyśpiewywania słów jako instrumentu. One są tam tak fajnie wpasowane pomiędzy niewielkie skądinąd instrumentarium, bo tam jest głównie fortepian, czasami jeszcze jakieś instrumenty, ale płyta jest absolutnie czarująca i mocno ją polecam. Ja, wydaje mi się, że znam jedną piosenkę z tej płyty. Oczywiście w tej chwili nie będę pamiętać tytułu, ale wiem, że na którejś składance mam piosenkę Kate Bush i ona jest o śniegu. Jest o śniegu. No to... Ma w tytule śnieg, więc przypuszczam, że to jedna z nich. Bo pamiętam, że nawet ostatnio gdzieś ją słuchałam i mi się podobała, nie wiedziałam, że jest tego więcej. Tak. Odgrzebię więcej tego śniegu, chętnie. Odgrzebię więcej tego śniegu. Melancholijnie i bardzo ładnie.
Czy chodzi o cover utworu You'll Never Leave Harlan? Może tak? Tak, Harlan Alive, tak. Mhm. To You'll Never Leave Harlan Alive, to był ten cover. Tak. Rozumiem. To... No dobrze, Iris, popolecaliśmy. Czy jeszcze coś przychodzi ci, jakieś dzieło kultury, o którym warto wspomnieć? Czy też... Chyba się na razie wyczerpało się źródełko, idziemy dalej. Przysypane... Dobra, to ja ci jeszcze za chwilkę zadam pytanie, jak coś wygląda i posłucham z przyjemnością o tym, co zdecydujesz się opowiedzieć, ale teraz czołówka. Brawo, trafiliśmy. Złapana na gorącym ziewaniu. Więc tak, to jest, jak to wygląda, ja uważam, że to się... Albo inaczej, ja to sobie wymyśliłem, bo mi się takie coś może przydać. Ja mam czasami tak, że chciałbym wrzucić coś fachowego z jakiejś dziedziny, o której nie mam pojęcia. Czasami jestem zbyt leniwy, żeby zrobić research, a w ogóle też wolę słuchać, jak ktoś mówi o czymś. Więc czy może jest coś w twoim życiu zawodowo-hobbystycznym, na czym się znasz, przynajmniej trochę, i opowiesz nam, jak coś wygląda właśnie od zaplecza. No to tak, tak jak trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej. Ja nie mam jakiegoś jednego bardzo konkretnego zawodu, robiłam różne dziwne rzeczy, ale ponieważ chyba najciekawsze z tego wszystkiego jest oprowadzanie wycieczek po Japonii, które robiłam przez jakiś czas zawodowo, to pomyślałam, że o tym mogę porozmawiać, bo to jest coś takiego, co raczej się zna od tej strony użytkownika, a nie od zaplecza. Z tym, że będę od razu mówić, że moje doświadczenia są, nie wiem na ile są uniwersalne, ponieważ u mnie ta droga do bycia przewodnikiem, przewodniczką była taka zaskakująca. Mhm. Ponieważ u mnie to się zaczęło od tego, że pracowałam w biurze turystyki Orion jako po prostu najpierw MG i wychowawczyni na obozach RPG-owych, potem tam koordynatorka, zajmowałam się też trochę organizacją tego wszystkiego, koordynowaniem kadry, potem robiliśmy obozy otaku też, czyli właśnie dla młodych miłośników Japonii. I z tego gdzieś w naturalny sposób był taki pomysł, żeby zacząć robić też wycieczki do Japonii, ale one najpierw były tylko dla młodzieży, czyli trochę taki obóz młodzieżowy, wyjazdowy tylko do Japonii. No i tego nikt wcześniej nie robił, więc w sensie na pewno nie w Polsce, więc trzeba było trochę od zera wymyślić formułę, jak to ma wszystko działać, ale pani Ewa Pawłowska, czyli moja taka uber-szefowa, tam jakby szef wszystkich szefów tej firmy, która była wizjonerką, i ona, to ona kiedyś te 20x lat temu, jak do niej przyszli ludzie i powiedzieli, że jest coś takiego jak RPG, to pomyślała, o, to zróbmy obozy RPG-owe, to świetny pomysł. A więc ona miała zawsze taką bardzo otwartą głowę i chciała takich nowych rzeczy robić, no to tutaj wymyśliła, i to jak te dzieciaki tak bardzo chcą do Japonii, to zabierzmy ich do tej Japonii. I ja się na początku złapałam za głowę i zrobiłam, gdzie do Japonii te dzieci, jak my sobie z tym poradzimy, no ale ona oczywiście miała tam zaplecze mnóstwa doświadczonych przewodników, którzy mogli w tym pomóc, i takie wycieczki powstały. No i z mojej strony, no to organizowałam tam ostatecznie wszystko poza przelotami, które tylko mówiłam, które, i to gdzieś tam biuro się zajmowało negocjowaniem zlotów jakby wielkiej puli biletów i jakby pilnowaniem, żeby nikt nam ich tam nie rozbił, nie zabrał i tak dalej. Ale tak to od pomysłu, ej, w sumie fajnie byłoby pojechać w to i to miejsce, do faktycznie zabrania tam ludzi, no to wszystkie kroki robiłam po kolei ja. Trochę na początku się ucząc od innych, jak to wygląda, i trochę na czuja. Więc to, co mogę powiedzieć na pewno w tej chwili, to, że nie wiem, jak ludzie to robili, kiedy nie było Google Mapsów i w ogóle internetu, ponieważ to musiało być jakieś strasznie, strasznie trudne i faktycznie zajmować znacznie więcej czasu i
Nie wyobrażam sobie wtedy organizowania wycieczki do jakiegoś miejsca, którego się nie znało i w nim nie było. A ja już na tej pierwszej wycieczce oprowadzałam też ludzi po miejscach, gdzie wcześniej nigdy nie byłam, no bo jasne, siedziałam w Japonii, ale Japonia jest duża, a ja siedziałam raczej w jednym miejscu, miałam parę wycieczek dookoła i też niekoniecznie w takie najbardziej turystycznie standardowe miejsca, więc trzeba było bardzo dobrze najpierw poznać te miejsca przez wszystkie, tak jak mówisz o zwiedzaniu tam wysp owczych. Google Mapsy, no to Google Mapsy i Google Street View to są wspaniałe narzędzia do tego, żeby się dowiadywać, jak to wszystko działa. Ale przede wszystkim wycieczka jest opowieścią. Tak samo jak sesja RPG. Masz swoich uczestników, tak, swoich graczy i oni jadą przeżyć nie jakąś tam po prostu wycieczkę do Japonii, jedną z wielu, oni jadą przeżyć wycieczkę swojego życia. Nie, jakby być może będą potem jakieś następne i ten, ale z perspektywy takiej osoby, która zwłaszcza jak jest młodym człowiekiem, ma te 15, 16, 18 lat i jedzie pierwszy raz do tej swojej wymarzonej, ukochanej Japonii, którą poznawało z dzieł kultury, no to nie są przelewki, to nie jest takie sobie po prostu wakacje. To jest opowieść, która powinna wybrzmieć. Nie? Jakby ci ludzie mają bardzo duże oczekiwania i ja od początku miałam takie przeświadczenie, że no muszą wyjść z... muszą wrócić z przeświadczeniem, że to było wow, nie? I że do tego, jako małpy, które opowiadają historię, potrzebujemy, żeby to miało historię, nie? Żeby to była fabuła. I patrząc od tej strony, uważam, że trochę rolą przewodnika jest przefiltrować, jakby nie pokazywać takiej Japonii po prostu, nie zawieźć w jakieś miejsce, powiedzieć, no Japonia jaka jest, każdy widzi, nie? Ten budynek powstał w tym roku, a ten w tym roku, a ten coś tam, tylko jest trochę taka potrzeba nałożenia filtru na to, co będziemy pokazywać, no nie pokażemy wszystkiego i wymyślenia, o czym ta nasza historia będzie, nie? Jakby co my chcemy tym ludziom pokazać. I nasze wycieczki, poza tym, że miały swoją tematykę, bo była taka bardziej tradycyjna i była taka bardziej łącząca tą tradycję i nowoczesność, ale to jest jakby taka standardowa narracja. Japonia, kraj, w którym nowoczesność łączy się z tradycją i przeplatają, jakby to jest takie, jakby wiemy to o Japonii, ale nasze wycieczki były o zwiedzaniu tej Japonii, tak, zanurzaniu się w nową kulturę, z grupą ludzi, którzy są podobni i z grupą, tak naprawdę z grupą przyjaciół. I od początku bardzo duży był nacisk na to, żeby się zintegrować i żeby zbieranina ludzi, która tam jedzie, która się jest przywożona przez rodziców na lotnisko, została przekształcona w grupę przyjaciół, którzy razem zwiedzają Japonię i spełniają swoje marzenie. I poznają to. Tak, to trochę tak, jakby potrzebujemy drużyny, nie? Jakby na początku musiało być zawiązanie tej drużyny i trochę bondingu. I w związku z tym na przykład taką rzecz, którą wymyśliłam sobie, że będziemy robić, ponieważ to były młodzieżowe wycieczki, ale potem z dorosłymi, jak prowadziłam wycieczki dla dorosłych, też to robiliśmy i też to działało. To jak tylko przeszliśmy boarding i już rodzice zrobili papa i mieliśmy zamkniętą grupę, to siadaliśmy sobie gdzieś i wymienialiśmy się swoimi imionami albo ksywami. I było, nie było po prostu odczytywania z listy, czy wszystkich mamy i odhaczone, tylko była ta rozmowa, to jest też japoński zwyczaj jikoshokai, czyli takie przedstawianie się sobie, oni to bardzo lubią, może stąd mi się to wgrało. Jakby jak jest jakaś grupa, to się przedstawiasz, mówisz, ja jestem ta i ta, kilka słów o sobie, często swoje ulubione danie z jakiegoś powodu, bo japońscy w ogóle chcą się dzielić swoim ulubionym daniem. Doskonale to rozumiem. Więc jakby ja jestem Iris, mieszkam w Warszawie, lubię jeść pizzę coś tam. I Joroshiku negaishi mas, czy tam bądźcie dla mnie mili i jakby lecimy. I tak wszyscy się, już nie mówię o tym, że z japońskimi formułkami, ale ważne było to, żeby od początku dać wszystkim przeświadczenie, nie jesteś numerem 7 na liście, nie?
ty się nazywasz tak, nie? Czy ty chcesz, żeby do ciebie mówić Paulina, czy Pola, czy nie wiem tam, Inka. Gwiazdka, tak, czy coś tam, nie? I ponieważ to były nastolatki, to większość miała jakąś ksywę albo jakiś specjalny sposób zdrabniania swojego imienia, albo jakiś specjalny sposób zdrabniania imienia, którego nienawidzili i jakby nie wolno się było tak zwracać, nie? Więc trzeba była specjalna rubryka w przygotowanych tych formularzach, gdzie ja wpisywałam te ksywki i potem z drugą przewodniczką, bo zawsze były dwie osoby, często, najczęściej w sumie była to Martens, która nie będzie tego oglądać, ale wciąż ją pozdrawiam, z którą jakby razem to prowadziłyśmy. I potem jak były chwile przerwy, to było zapamiętywanie i odpytywanie się, jakby dwójka pilotów siedziała, patrzyła się na grupę, mówię, ta z ciemnymi włosami, to kto? Kiku. Nie, to jest Patrycja, Kiku jest obok, nie? I jakby i gdzieś tam próba zapamiętania, żeby jednak się do nich zwracać. I oczywiście jak tylko grupa znikała potem z rodzicami, to 95% tych ksywek ulatywała z pamięci i trzeba było załadować nowe. Ale na wycieczce staraliśmy się to pamiętać. I to było gdzieś tam ten pierwszy krok. Robiliśmy sobie zawsze grupy na Messengerze, żeby móc do siebie pisać. I grupa musiała zostać przez wycieczkowiczów nazwana w jakiś sposób. Wybierali sobie, jaką emotką chcą tam reagować, nie? Zamiast kciuka. I to zawsze było jakby... A jedni wybrali sobie ramen i potem mnóstwo żartów było o tym, że weź tam coś z ramenu i komuś, nie? I jakby gdzieś tam to robiły się już od razu inside joke'i i jakieś powiedzenia, które sprawiały, że ta grupa się zacieśniała. I gdzieś faktycznie pierwszy dzień był cały zaprojektowany tak, żeby można było tą grupę zintegrować. I to bardzo potem ułatwiało no jakby w ogóle prowadzenie wycieczki, ale też to, że oni mieli poczucie, okej, teraz razem ja z moimi ziomami, z moimi właśnie na przykład przeżyliśmy bardzo stresujący lot samolotem, który dla wielu osób był pierwszym lotem, a dla większości pierwszym 10-godzinnym lotem, więc już mieliśmy jakiś rytuał przejścia, że przetrwaliśmy to razem, nie? I teraz będziemy zwiedzać tą Japonię. Zawsze też starałam się sprzedawać swoje własne zajawki, żeby ludzie mieli poczucie, że to, co odkrywamy, jest jakieś takie szczere. Ja na przykład uwielbiam lwy, które są strażnikami świątyń. Przed świątyniami, przed chramami, tam w różnych miejscach są takie kamienne statuły lwów po dwa. One są zazwyczaj strasznie pokraczne. Ja je kocham z całego serca. Im bardziej pokraczne, tym lepiej. Są świetne. Czasami mają pod łapą lwiątko i to lwiątko czasami jest na przykład przywrócone na plecy i robi jakąś minę dziwną, albo włazi mamie czy tacie na głowę, nie? I jakby gryzie za ogon. Nie? Jakby robią, to są super ciekawe rzeczy i dużo osób nie zwróciłoby na nie uwagi, gdyby nie to, że ja od początku przelewałam na wszystkich tą moją miłość, że te lwy są super i po prostu w każdej świątyni musimy obczaić, jakie tutaj są lwy. I potem ludzie do mnie czasami przybiegali, pokazywali, patrz tam, chodź jeszcze za winkiel, nie? Jakby tam są takie dziwne lwy, jakby będą ci się podobać. Więc to się nakręcało, że mamy już jakby jakąś rzecz do znalezienia, nie? Jakby zawsze to. A przede wszystkim, jak się zaczynało budować takie własne małe narracje w środku i cel każdego wyjścia, każdej wycieczki, że teraz jedziemy zobaczyć, powiedzmy, górę Fuji, ale opowiadamy sobie, o czym ona jest, to można było w ten sposób przygotować się na porażki, które się musiały pojawić. To znaczy, zawsze jest tak, że na takiej wycieczce coś nie wyjdzie. Z powodów rozmaitych, z powodu błędów przewodników też, ale często z powodów na przykład pogody, nie? Jakby albo coś się zepsuło i jest zamknięte akurat to muzeum, do którego chcieliśmy iść, albo cokolwiek innego. A myśląc opowieścią, można było tego w jakiś sposób wybrnąć. Dam ci taki konkretny przykład. Mamy właśnie wycieczkę, żeby zobaczyć górę Fuji. To w środku lata, wtedy kiedy były te wycieczki, jest bardzo trudne, bo góra Fuji się chowa za chmurami. Tam generalnie ten szczyt, tak jak masz te wszystkie piękne zdjęcia, że jest, wiesz, błękitne niebo i tam taka widoczna góra Fuji, to one są najczęściej robione zimą, coś. Albo super wcześnie rano, ale tak w środku dnia, w lecie, no to ona zazwyczaj w większości miejsc, jak patrzysz, to jest właśnie schowana za chmurami księżniczka. No i jeśli się
super nastawi na to, że tą górę Fuji chcemy zobaczyć, no to bardzo łatwo się rozczarować. Ale jeśli się jedzie na górę, z której szczytu można zobaczyć tą górę Fuji, ze świadomością, że jest to bardzo nieśmiała księżniczka, która się chowa w tej chwili za tymi chmurami, ale być może to jest właśnie ten jeden dzień, kiedy nam się uda. I oczywiście to się nie udaje, ale wszyscy tam próbują. No to masz już pierwszy element, który ci mówi, wiesz, że to się może nie udać, ale może nam się akurat tam uda. A jak zrobiliśmy taką wycieczkę nie tylko na górę, gdzie być może tam będzie widać tą górę Fuji, tylko lecieliśmy, jechaliśmy specjalnie na szczyt, którego mieliśmy tą górę Fuji oglądać. To była wycieczka tylko po to. Ładnych parę godzin. Trzeba było wstać super wcześnie rano. Ja miałam ustawiony budzik na 5, żeby sprawdzić, czy faktycznie na kamerce internetowej z tego szczytu, która jest udostępniana, żeby sprawdzić, czy tą górę widać, żeby powiedzieć im tak, wstajemy, pakujemy się, lecimy, czy mieliśmy jakby inny plan na ten dzień. Wszyscy wiedzieli, że to jest sytuacja, w której się to się prawie nie ma szans udać. Wstaje 5. Na kamerce piękna góra Fuji. Bezchmurne niebo. Budzę wycieczkę. Mówię, słuchajcie, jakby mamy to. Tak wygląda, nie? Jakby lecimy, lecimy. Mam dowód. Idziemy, nie? Długa podróż. Jeden pociąg, drugi pociąg. Kombinacje. Wjeżdżamy do góry. Wjeżdżamy tą kolejką linową na górę. Zgadnij, co widać. Chmury. Nic. Widać chmury. Jesteśmy już tak, zmarnowaliśmy pół dnia, żeby zobaczyć te epickie chmury i tak tam nic więcej. Ale kawałek obok jest taki mniejszy szczyt. Idziemy sobie na ten mniejszy szczyt. I ja zaczynam opowiadać tam historię, że tam jest takie drugie kami mniejszego szczytu, które czuje się bardzo niedoceniane przez to, że wszyscy przyjeżdżają na tą górę tylko po to, żeby oglądać górę Fuji, a nie to jedno małe kami. I nawet ta świątynka, która tam jest na górze, to jest taka zaniedbana i nikt się nie interesuje, a ten punkt oglądania góry Fuji, no to w ogóle wspaniały i rozbudowany. I że może jak my to kami tam trochę tak przekonamy, podbychtamy, uda nam się, to może ono ześle nam ten widok, nie? Jakby przestanie się obrażać, odgoni te chmury i nam pokaże troszeczkę. I faktycznie, jak tam poszliśmy, daliśmy pieniążki tam, poklaskaliśmy, pokłanialiśmy się, zrobiliśmy rzeczy, to wracając z tego szczytu na chwilę, na momencik, ten czubek się pojawił, nie? Morze chmur i tam na górze ten kawałek góry Fuji. Jaki to był triumf! Jakby to już nie był dzień, w którym nie widzieliśmy góry Fuji, to był dzień, w którym przekonaliśmy naszym błaganiem i jakby wysiłkiem i tutaj uniżonością to małe kami zazdrosne, żeby ono nam pokazało tą górę Fuji i udało nam się. I te, wiesz, niewyraźne, rozmazane zdjęcia tego kawałeczka czubka góry Fuji, no to jak trofeum najlepsze było pokazywane i dzień generalnie był super fajny i wszystkim się podobało. Natomiast gdybyśmy tam po prostu pojechali, stanęli i powiedzieli, no akurat dzisiaj nie wyszło, taka jest pogoda, że akurat latem no to ciężko zobaczyć, wiedzieliśmy, że tak było, zawijamy manatki, wracamy, no to wtedy byłoby to po prostu rozczarowujące. I gdzieś tam... bardzo mi się podoba, w ogóle tak nie myślałem o wycieczkach, ale zrobienie z niej opowieści, właśnie poznanie poszczególnych bohaterów tej opowieści, wykorzystywanie tych informacji, żeby budować następne wątki, to naprawdę trochę jak tkanie takiej narracji, a to sprawia, że chyba jest to dużo intymniejsze i spersonalizowane doświadczenie, przez co może być czasami smutniej, ale mamy wtedy tę drużynę wokół, która może mi wesprzeć, ale wyobrażam sobie, że to może być nie tak suche. Bardzo mi się to podoba. A czemu jest klaskanie? Przepraszam, muszę zapytać o to przed tymi bóstwami. Bo jak się przychodzi do chramu Shinto, to się klaszcze, żeby zwrócić uwagę bóstwa, kłania, żeby pokazać szacunek i wrzuca pieniążek, żeby... Przebłagać. Ale właśnie pomyślałem sobie, że klaskanie to jest jakieś takie wybudzanie, ale nie wiedziałem, czy aż tak bezpośrednio. Tak, klaskanie to jest absolutnie w ogóle... ja bardzo lubię wszystkie historie o kami japońskich, bo one są absolutnie bezpośrednie i one są takie bardzo pragmatyczne w swoim, w swoich poczynaniach. I tam nie ma jakiejś bardzo często głębokiej filozofii w tym, tylko one są takie
tak ludzkie, jakby rozumiemy dlaczego, nie? Jakby chcą dostać pieniążka i jakby wtedy możemy zrobić rzeczy. Są takie dzwony całe, gdzie się też jakby potrząsa, one mają różne swoje dźwięki, w ogóle różne dziwne rzeczy, które się robi w świątyniach, znaczy w chramach właściwie, bo to świątynie buddyjskie są takie trochę bardziej, wiesz, nie zawsze, ale są bardziej poważne. Natomiast chramy Shinto są, it's fun. Są chramy na przykład, w których myjesz pieniądze, dosłownie. Jakby jest zwyczaj, który mówi, że jak tam zapłacisz pieniążek, pory, no tak powiedzmy tam tyle co za miskę ramenu, nie? Więc jakby nie tam 5 groszy, ale też nie jakoś bardzo drogo, więc wydajesz pieniądze, żeby dostać bambusowe sitko, którym możesz nabrać wody tam ze świętego źródła i wymyć w nim pieniądze, swoje własne pieniądze. I jak wymyjesz, to one się podwoją kiedyś. No, no wiadomo, no. Bo najpierw się bierze prysznic, a potem... Tak, i ludzie tam na przykład widziałam, jak myli banknoty. Wow. W tej wodzie i to takie wcale nie małe, żeby tam się rozmnożyły i jakby ja nie będę ściemniać, mi się 500 jenów rozmnożyło. 500 jenów to jest taka duża moneta, największa z monet, to jest mniej więcej właśnie tyle, co miska ramenu i potem znalazłam drugą taką gdzieś w ubraniach, o której nie wiedziałam, że tam była, a wow. była. Ja nie mówię, że na pewno zadziałało, ale może zadziałało. A są na przykład też takie, gdzie rzucasz talerzykami glinianymi. Na ale szczęście. W co? Na przykład przez obręcz. Masz obręcz, tak, masz świątynkę, w sensie chram, płacisz kasę za talerzyki gliniane, stajesz w odpowiednim miejscu i na szczęście rzucasz, jak przerzucisz w odpowiedni sposób, to będziesz mieć szczęście. Jak nie, to będziesz mieć pecha albo kupisz sobie następną partię talerzyków. I generalnie no, jakby nie są to, są to maszyny do zarabiania pieniędzy dla Kami, ale jest to tak fajnie, bardzo bo mówisz... wprost. To ono nie jest, to nie jest takie, że tam tutaj na tace jakby da. Tak, tak, tak. Sama powiedziałaś, że to jest zbieranie pieniędzy dla Kami, a nie tak. dla... właścicielu. Bo ja w ogóle tak o tym myśleć. Tak, jest bardzo fajne. Nie, w ogóle jak o tym mówisz, dla mnie takiego ignoranta japońskiego, bardzo mi się to kojarzy z tym, co widzę w filmach Spirited Away czy Mój sąsiad Totoro. Te bóstwa, stwory, bogowie są właśnie tacy z jednej strony dziwni i wielcy, a nawet jeżeli są mali, wielcy w takim sensie oddaleni ode mnie, a z drugiej strony takie bardzo normalne. Tacy swoisty, tak. nie? Ja właśnie, ja uwielbiam, zresztą to jest film, który już z Lwiątkiem oglądamy, Mój sąsiad Totoro i uważam, że jest to przepiękna, a propos polecajek, przepiękna tak, historia. Tak, tak. I ja dokładnie w ten sposób gdzieś tam widzę te Kami i to jest też ta część historii, którą tam sprzedaję, nie? No bo to, nie oszukujmy się, jak masz 14 lat, czy nawet 16 i jedziesz do Japonii, to kto wybudował w którym roku ten chram i za ile pieniędzy i jaki szogun tam pozwolił, nic cię to nie interesuje. Tak, tak, zero. Tak. Interesują cię właśnie takie rzeczy, interesują cię dziwne zwyczaje, które tutaj są, że tu jest taki rzeźba smoka, z którego paszczy wypływa woda i jak się, nie wiem, wiosną przyjdzie wypić tej wody, to cały rok będziesz zdrowy. Nie? I jakby to jest to, co chcesz, idziesz tam się nachlać wody od tego smoka. I to jest fajne, a te inne rzeczy to niespecjalnie te daty historyczne moich akurat, moją publiczność interesowały. Dorosłych ludzi bardziej, ale też jakby nie przesadzajmy. No tak, tak, tak. Tak to jednak historię, też to, co zostawało w głowach, to raczej właśnie jak byliśmy przy Złotym Pawilonie, to nie to, jakie są trzy style architektoniczne, bo tam każde piętro jest innym stylem, one mają swoje nazwy i swoje cechy charakterystyczne i oczywiście jakby opowiadaliśmy też o tym, ale generalnie to, co ludzi jarało, to to, że był sobie mnich, który tak bardzo się zakochał w tym Złotym Pawilonie i tak był przytłoczony jego pięknem, że uznał, że to piękno jest tak wspaniałe, że nie może istnieć i podpalił. I zjarał cały ten pawilon, jest w tym zresztą bardzo fajna japońska powieść. I on jest odbudowany właśnie po tym, jak ten mnich szaleniec, który potem skończył w zakładzie, po prostu no, spalił obiekt swojej miłości, bo był zbyt
zbyt piękny i zbyt doskonały. I to jest gdzieś tam ta historia, którą się pamięta, a nie to, ile ton złota, czy tam programów złota było zrobione, było potrzebne na pokrycie. Nie? Takie skojarzyłem, że w ogóle próba połączenia tych elementów rozrywkowo, no właśnie takiej opowieści rozrywkowej i powiedzmy, nie wiem, historycznej, faktograficznej, jest spoko, jest okej. Okay. Trochę mi się skojarzyło z tą Filomeną Kang. Nie żebym, wiesz, przeciągał historię w swoją stronę, absolutnie, ale byłem zaskoczony z Gośką, jak oglądaliśmy ten idiotyczny serial, że poza tym, że się śmiejemy i że mamy poczucie cringe'u, że przypominamy sobie dużo ciekawych rzeczy, o których no, fajnie się przypomina takie fakty. Ja to lubię, no nie? No to czy musisz jako organizator takiej wycieczki na przykład, nie wiem, akurat do Japonii, czyli daleko, na inną półkulę, załatwić szczepienia tym, którzy pojadą, czy to jest też... To jest we własnej gestii i akurat do Japonii jest jakieś szczepienie, które można wykonywać, ale generalnie raczej się nie robi, bo nie ma żadnego takiego, które faktycznie jakby jest polecane, trzeba... Dobra, must have. Nie ma tam za bardzo... W tym Japonia jest pod tym względem jest bardzo czysta. Mhm. Jest bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o jedzenie. Ja miałam raz jeden przypadek, kiedy faktycznie dzwoniliśmy na ubezpieczenie, bo jeden z wycieczkowiczów, z dorosłych akurat ludzi, dostał... biegunki? Jej właśnie. I to takiej na tyle poważnej, że drugi dzień wycieczki cały spędził w hotelu, w którym mieszkaliśmy i już było słabo. Ale na szczęście przeszło mu, nawet nie trzeba było nic tam... Po prostu mu przeszło, zeżarł większość tych środków, które miał ze sobą zabrane i po prostu odpuściło mu. Myślę, że to bardziej był stres niż cokolwiek, co mógł tam zjeść. Się nigdy więcej nie zdarzyło. Nigdy. I raz miałam przypadek jakiegoś super dziwnego ugryzienia komara, które akurat dla tej osoby, która z nami była na wycieczce, wywołało alergię i po prostu noga spuchła i jak jedna przewodniczka chodziła na nocny, tam wieczorny spacer po Kioto, to my lecieliśmy do szpitala sprawdzać tą nogę. Na szczęście dostał tam lekarstwa i wszystko było okej. Okay. Swoją drogą był to student medycyny, więc on jakby miał też dodatkowo experience, zobaczenie jak to wygląda w Japonii, jakby przejścia całego badania, był bardzo, bardzo zainteresowany, więc to było ciekawe. Ale tak to żadnych więcej ani przygotowań medycznych, ani ja nie mam doświadczeń jakichś tam strasznych medycznych. Tak, ale raczej myślałem o tych krokach, no nie? Ale to, co trzeba zrobić, to jest ubezpieczenie, które my zapewnialiśmy. Ubezpieczenie i takie od wypadków, od choroby i tak dalej, ubezpieczenie bagażu, jakby te wszystkie rzeczy, to zawsze było w pakiecie. A czy korzysta się wtedy z firm w Polsce, czy tam, dokąd się... Korzysta się z firm w Polsce, którzy mają partnerów w Japonii, właściwie na całym świecie. Nie? I wtedy dzięki temu możesz dzwonić po prostu do firmy polskiej i mówić jej, jaki jest problem i co trzeba załatwić i oni to dopiero już tam załatwiają, albo na przykład tak jak było z tym szpitalem czy z tą biegunką, no to byli w stanie załatwić nam wizytę, czy gdyby to było potrzebne, no to tutaj masz takiego lekarza, tu trzeba pojechać, tu trzeba załatwić, to jest to. Zresztą wszystkie rzeczy, o których ja mówię, to jest łączenie dwóch ról, które tak naprawdę są dwoma osobnymi zawodami, bo jest pilotka wycieczek i przewodniczka. I to są dwie osobne rzeczy. Więc z jednej strony pilotka odpowiada za opiekowanie całej grupy, czyli żeby się pojawili, żeby się wsiedli do samolotu, polecieli, nie zgubili, żeby hotele dostarczyły to, co miały dostarczyć, żeby przejazdy, wszystko, żeby działało tak, jak należy, jakby takie pilnowanie grupy. I bardzo często piloci trochę opowiadają o kulturze, jak nie wiem, jest przejazd autokarem, albo czekanie na lotnisku, albo coś, ale nie oprowadzają po atrakcjach, po mieście, ani po jakichś górach czy czymś. Tam są przewodnicy lokalni, albo osobna osoba jedzie, nie, która jest przewodnikiem. A ja robiłam obie te rzeczy, więc byłam pilotką, ale też oprowadzałam po tych wszystkich rzeczach, poza miejscami, gdzie był na przykład przewodnik anglojęzyczny, nie wiem, w Muzeum Ghibli był, ale głównie dlatego z niego korzystaliśmy, że nie dało się wykupić wycieczki, na której go nie było. O, czekaj, dygresja, muszę. W Japonii oni to wymawiają Ghibli, a nie Ghibli? Mhm.
Dobra, muszę zweryfikować. Jest to Jim. Dobra. I w ogóle muzeum jest super fajne, bardzo, bardzo przyjemne. Wiąże się z tym jedno z moich najbardziej traumatycznych przeżyć z pierwszej wycieczki, ponieważ to jest taka, to jest muzeum, do którego się bardzo trudno dostać, bo ono jest malutkie. Jest przepiękne, jest dokładnie takie jak filmy Miyazakiego, czyli tam jest masa jakichś tajnych przejść, wiesz, to jest wszystko takie ciepłe, ładne, zaskakujące, przemyślane, jest super, ale wpuszczają tylko odpowiednią ilość gości, tak żeby właśnie nie było tłoku i żeby było przyjemne do zwiedzania. Można kupować tylko na miesiąc przed, jest bardzo tanie, więc dużo osób może sobie na to pozwolić i z zagranicy nie da się kupić biletów inaczej niż przez specjalne firmy, które mają jakby swoją małą pulę do załatwienia. To jest, z zagranicy jest super drogie. Tak jak na miejscu to jest taniutkie, to jak chcesz załatwić sobie faktycznie miejsce z zagranicy, to jest całą wycieczkę musisz załatwić, gdzie cię odbierają autokarem, wiozą do takiego hotelu, który trochę jest... Tym hotelem było inspirowane Spirit Away, ta łaźnia, te takie najbardziej wystawne miejsca, tam pokój Jubaby na przykład, nie? Gdzie faktycznie jest przepych po prostu niesamowity i tam jest poczęstunek, jest po prostu obiad z takim szwedzkim stołem, gdzie możesz sobie wybierać co chcesz i to jest jak, no jak u Jubaby, jest niesamowite. I potem tam, w tamtym hotelu jest tak, kible są takie, że ludzie tam przychodzą robić zdjęcia i się jarają. A mozaika tam w ogóle przez damską toaletę przepływa strumyk i przechodzisz przez taki mostek wygięty, nie, jakby w środku budynku, więc no, tam jest odlot, więc zwiedzacie sobie to, potem dopiero się jedzie do tego muzeum, jest przewodniczka po angielsku, która mówi, która jest przezabawna, ponieważ nie da się tego zrozumieć, co ona mówi po tym angielsku i wszyscy się świetnie bawią. O, jak u nas w PKP. Jest super. No i dopiero potem jest wejście do tego muzeum jako wisienka na torcie. No i ponieważ tak trudno jest się tam dostać, to nie można nie zdążyć na ten autobus, bo jak nie zdążysz na ten autobus z wycieczką, to czapa. A to jest jeden z takich punktów, highlightów wycieczki, nie? Jakby te wszystkie dzieciaki strasznie chciały do tego muzeum Ghibli pójść. Na mojej pierwszej wycieczce byliśmy o włos od spóźnienia się, a ponieważ punkt zbiorczy jest w hotelu, który jest niedaleko stacji Shinjuku. To jest stacja metro, kolej, wszystko tam są, wszystko połączone i tam wyjść pod ziemi masz 200. Czy nawet 200 kilka, tak jak wyjść z metra, nie? I musisz trafić na odpowiednie i pójść w odpowiednią stronę i ja wtedy akurat pierwszy raz byłam w tym miejscu na tej wycieczce, a poprzednia atrakcja jakoś się super nam długo zeszło, więc jak tam dotarliśmy, to tak już było już bardzo na styk. Ja zostawiałam wycieczkę, żeby szła w odpowiednim kierunku z drugą przewodniczką, pobiegłam tam strzałą i przyznam się do tego, zatrzymywałam autokar, żeby nie odjechał. W zasadzie nie możecie jechać bez nas. Tam idzie moja wycieczka, oni zaraz tu będą, jakby nie możecie. Więc, no, ale się udało. Udało się, wszystko zwiedziliśmy, było super, ale to jest tak, generalnie praca przewodnika jest taka przyjemna, bo sobie opowiadasz te historie i wymyślasz i tutaj sprawiasz, że ludzie czują się super, a praca pilota jest super stresująca, bo polega na pilnowaniu godzin, miejsc, wiesz, odjazdów, super odpowiedzialność. Są rzeczy, się musisz nauczyć w trakcie, na przykład tego, że jak masz grupę, to liczysz, ile jest osób w grupie i oceniasz, ile będzie trwać na przykład przerwa na siku. No tak, na podstawie. Nie ma to, że to, dobra, tu mamy kwadrans, to nie będzie trwać kwadransa. Jak masz 20 osób i jest na przykład nie jakaś super duża toaleta, a wszyscy będą po przejściu wielkiego parku w upale i wypiciu mnóstwa wody, to nie będzie 10 czy 15 minut. Jak rób pół godziny postoju, od razu im powiedz, że tu jest postój, bo inaczej wszystko się zmieni, nie? Więc tutaj jest gdzieś takie kombinowanie, ile to zajmie. No a cała ta logistyka nie działałaby, gdyby nie dobre kontakty z ludźmi, którzy pracują po drugiej stronie. Czyli dogadywanie się z całą obsługą od strony hoteli, atrakcji, atrakcji wszystkiego. To jest też taka
ważna i w sumie fajna, fajna część pracy, zwłaszcza jeśli się robi tą samą trasę kilka razy i można nawiązać jakieś kontakty, że po prostu się bardzo łatwo zaprzyjaźnić. To są trochę takie, wiesz, frontowe przyjaźnie, nie? Że jakby jedno i drugie jest napięte, więc szybko się bonduje, nie? Jeśli jest jakiś problem i wspólnie go rozwiążecie, to potem się pamięta o tych, ludziach. A więc ja miałam tam kilka takich osób, że zawsze nocowaliśmy w tym hostelu i wiedziałam, że tam jest mój ziom, który jest Chińczykiem, w sumie jest Tajwańczykiem, przepraszam, źle powiedziałam, jest Tajwańczykiem, który mieszka w Japonii i prowadzi taki tradycyjny japoński hostel w ponad stuletnim domu, przepiękny, który zawsze nam wybiera lepsze pokoje, jakby dodaje jakieś rzeczy, przynosi, bo tam zazwyczaj są jakiś poczęstunek, nie wiem, kupuje lepszą herbatę, jak my przyjedziemy, no bo on wie, że to my zawsze i tam czeka na nas, nie? I to jest fajne, no jest to fajne, że jak się już powie wycieczce dobranoc i wszyscy idą do swoich pokojów, czy tam do swoich kapsuł do spania, no to wtedy można sobie właśnie z takim chociażby kumplem z Tajwanu wyjść, nie wiem, tam akurat siedzieliśmy na dachu, tak jak u was tam, na dachu tego ryokanu, nie? A pamiętasz imię tego tajwańskiego kolegi? Nie pamiętam imienia, dlatego że ja zrobiłam z niego NPC-a w mojej sesji i u mnie nazywa się Mori. Rozumiem. I ja już nie umiem myśleć o nim inaczej, bo był bardzo ważnym NPC-em dla mnie i zostało jego imię było dziwne do wymówienia. Więc nawet nie będę próbować. Wiem, jak wygląda to imię. Ale nie będę się wygłupić. A powiedz, a jak na przykład dogadujesz się właśnie z tą drugą stroną, czyli pracownikami atrakcji, hoteli i tak dalej, to po japońsku czy po angielsku? Zazwyczaj łatwiej było po japońsku. A dlatego, bo oni słabo mówią po angielsku, tak ogólnie narodowo? Tak, generalnie ogólnie można założyć, że Japończycy mówią dość słabo po angielsku. Mhm. Znaczy, ja się wyzbyłam moich kompleksów angielskiego, jak pojechałam na stypendium, bo ja uważałam, że mój angielski jest taki trochę wstyd, ale w ogóle mi przeszło, ponieważ tam czasami ciężko było się dogadać po angielsku z ludźmi, którzy pracowali na uniwersytecie, którzy odpowiadali za tą wymianę z zagranicą. Tak, tak. I oni, naprawdę ciężko było się dogadać. Więc zazwyczaj łatwiej się dogadać po japońsku. Chyba, że się trafi na jakiegoś człowieka, który po prostu nie chce z tobą gadać po japońsku. Bo uważa, że ty jesteś kaijinem, jesteś z zewnątrz i na pewno nie umiesz, więc on nawet nie słucha. A jest tak, duży procent takich ludzi, czy nie? Nieduży. Zwłaszcza, że właśnie w takich kontaktach, jakby jak ludzie pracują z turystami, to raczej to przeszło, ale to raczej gdzieś tam w takich mniejszych miejscowościach. Jeśli powiedzmy się wejdzie do małego sklepiku, czy tam małej knajpki, gdzie raczej nie przychodzą żadni turyści, to nawet jak próbujesz mówić po japońsku, to sprzedawca może powiedzieć no English i w ogóle nie słucha, nawet nie próbuje, ale to się raczej tak z dala od utartych ścieżek pojawia. Tak to da się spokojnie zagadać. Ja mam jeszcze jedno lingwistyczne pytanie. Mojego ignoranckiego punktu. Czy pomiędzy językami japońskim i chińskim jest jakieś podobieństwo? Mogłabyś to przyrównać do jakichś rodzin językowych mi bliżej znanych? Są kompletnie różne od siebie, natomiast między pismem jest podobieństwo, ponieważ Japończycy wzięli sobie pismo od Chińczyków. Dobra. I potem przerobili je na swoje. Więc dużo znaków jest albo takich samych, albo podobnych, bo Japończycy trochę sobie... Chińczycy uprościli w swój sposób, Japończycy w swój, albo czasami zostali przy starych, więc one się... jakby to nie jest jeden do jednego, ale jest... pisma są bardzo ze sobą powiązane, więc łatwiej, powiedzmy... Łatwiej jest Japończykom nauczyć się chińskiego w piśmie, rozumiem, czy Chińczykom japońskiego, ale wymowa, gramatyka, wszystko jest absolutnie dwie zupełnie inne rodziny językowe. Czyli coś w stylu słowiańskich języków, nie wiem, i romańskich języków, tak? Nie ma tych podobieństw? Nie, to jest kompletnie co innego, tylko właśnie te znaki, a przez to, że znaki, to czasami niektóre jakby... Są słowa tak zwane sino-japońskie, czyli... Zostały zapożyczone znaki i z ich czytania powstało nowe słowo japońskie. Ale to już jest tak bardzo przemielone przez inną wymowę właśnie i lata, które od tego przeminęły, że to, mówię, w piśmie to jest przydatne, w mowie nie. To nie jest w ogóle podobne.
Jako ciekawostkę Dropsa chcę wypowiedzieć, że właśnie dotarło do mnie w trakcie tego, jak opowiadałaś w tych wycieczkach japońskich, że mam dwoje znajomych RPGowców z jednego miasta, którzy właśnie, ty jesteś po japonistyce, jak się domyślam, tak? A Jerzyk z Impów jest po sinologii i on tam też trochę mieszkał i mówi po chińsku. Ciekawe, czy kiedyś moglibyście się porozumieć, ale dlatego zadałem to pytanie, chyba tylko pismem się moglibyście porozumieć. Chyba tylko tak. Dobrze, no mnie zawsze takie egzotyczne kwestie słowne, imienne intrygują, dlatego tak sobie wyskoczyłem. No dobrze. Zauważyłam, bo w twojej prowincji do smoków było widać, że gdzieś tam ta lingwistyczna część kultury cię bardzo interesuje. Bo absolutnie tej... nie zawodowo, bo nie mam specjalnego poparcia naukowego, ale lubię brzmienie słów i imion. Ja tylko wyjaśnię, bo może ktoś, kto tego słucha, nie wie, że albo nie pamięta, że Termos napisał jedną z prowincji do dodatku do smoków, czyli do prowincji zewnętrznych, która jest bardzo ładna i jest to jedna z moich ulubionych w tych prowincjach. Ja naprawdę, i to szczerze, to nie jest tak, że tutaj rozmawiamy, dlatego ci ten naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i myślę, że też dlatego, że jest ta zajawka lingwistyczna, którą ja też mam i to jest fajne, że o tym pomyślałeś, że tam są te słowa, jest słowniczek, jakby nazwy własne są tutejsze i imperialne czasami, jakby jest pokazane, skąd to się wzięło i to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo dodaje realizmu temu. Bardzo fajnie, temu dziękuję, miejscu. Że to wypatrzyłaś. Bardzo mi się podobało. No to cóż jeszcze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Czy oprócz tego, że oglądasz z Lwiątkiem Totoro, oglądacie też Ponio, czy nie? Tak. Ponio też widzieliśmy, Ponio jest super. Ponio jest też super. Ja też z chłopakami... Ponio mi się bardziej podoba, ale... Tak. Ponio ma swój czar, ale nie aż taki jak Totoro. No jakby Totoro jednak... rządzi. No my z naszymi chłopakami zdarliśmy płyty, bo oglądaliśmy z DVD, to w pewnym momencie już się nie dawało oglądać. Mamy takie puste opakowania. Czy, droga Iris, ty chciałabyś może na koniec coś dopowiedzieć do naszej rozmowy, bo powolutku się będziemy rozłączać? Nie wiem, chyba nie mam jakoś tak już zostaliśmy przy tym Totoro i tak ładnie jest. Ładnie tak, jest, no. Nie mam nic do zadania. No to, ale to spróbuję pociągnąć, bo może na przykład jest coś Lance Macabrowego, co byś chciała zaanonsować albo zapowiedzieć, na coś zaprosić? PR Lion się załącza, zaraz będę myśleć o tym, ponieważ myślę głównie o smokach, to nie jest najlepiej, bo nie pamiętam o innych rzeczach, wiem, że będą się pojawiać jakieś następne sesje, ale jakie one są, to w ogóle jakby obserwujcie, a więc co mogę zrobić, o idealnie, dziękuję, że mi dajesz tą możliwość. Już wiemy raczej na 100%, że nasze stare strony na Facebooku nie są odzyskiwalne, co jest dla mnie bardzo dziwne, ponieważ na tych stronach są nasze japy wszędzie, więc udowodnienie, że to nasza strona, a nie randomowego typa z Meksyku powinno być proste, a nie jest. I dostaliśmy już dosyć twardą informację, że to się raczej nie uda i nie ma co na to czekać, po prostu lepiej sobie odpuścić. Więc mamy ten nowy fanpage zastępczy, który już zostanie naszym fanpage'em. On jest połączeniem obu nazw, jest Lance Macabre Publishing, czyli wszystko, co było na Lance Macabre i na LM Publishing będzie wrzucane zbiorczo tam, więc będzie o tyle łatwiej, że będzie tylko jedno miejsce do obserwowania, ale no, w porównaniu do gdzieś tam społeczności, którą budowaliśmy przez 10 lat, no to ten fanpage ma jeszcze taką raczkującą, więc jeśli ktoś z was na przykład nie wie, że nam te strony zostały zhakowane, albo jest zainteresowany tym, co się będzie u nas działo, albo po prostu chce nas wspomóc w walce z Facebookiem, który olewa absolutnie to, że tam hakerzy ludziom kradną strony i jest bardzo niepomocny w tym temacie, to będzie mi super miło, jeśli znajdziecie ten nowy fanpage, polajkujecie i będziecie patrzeć. I tam na pewno będzie dokładnie napisane, co jest w planach następnych, poza smokami, które już są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo bliziutko. Dołączam się do tego zaproszenia. W opisie filmu jest link do tej już strony nieshakowanej,
Z tego, co ja wiem, to właśnie wchodzą do was, u was sesje prowadzone przez Skałę w świecie World of Darkness na mechanice kulta i grają fajni ludzie. Tak, 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 już zaczęła się publikacja, to się nazywa Windy City News. I nawet przesłuchałam już pierwszą sesję, ale mi zupełnie wypadło z pamięci, bo mnie tak tym tutorial rozmarzyłeś. Po prostu faktycznie tam gra Salomej i Karczmasz i... Remain. I jest to tak, ja po pierwszej sesji trochę jestem słona, że Skała gra sobie z innymi ludźmi takie fajne sesje. No Skała w ogóle poszedł w świat. Tak, no bo Skała jako główny autor Smoków jakby dostarczył już praktycznie wszystko, co powinien dostarczyć, a nam zostało jakby redagowanie i robienie tych wszystkich produkcyjnych rzeczy, które on już jakby nie musiał, trochę spadło mu z serca jakiś czas temu, co myślę, że widać, no bo tych sesji i tam rodzina, o której mówiłeś kiedyś tam wcześniej, i właśnie teraz to Windy City News, no a potem będzie też kampania Smoków, opublikowana następna, już nagrana, też gotowa, czeka. Więc tutaj na pewno będzie się działo. Ja jestem też jeszcze w trakcie tej pierwszej sesji, na razie bardzo mi się podoba, choć mam pewien feedback, ale chyba taki uznaniowy, napisz sobie o tym do Skały. Dobrze, ja jeszcze częścią mózgu spróbuję wkleić link do waszego fanpage'a na czat, bo wyrażona została na to, o to prośba, ale skończyłem. Iris, bardzo dziękuję za super fajną rozmowę. Wszystkiego dobrego i w Smokach, i we wszystkich planach następnych. Jeśli tak opowiadasz fikcyjne opowieści przy stole RPG-owym, jak rozmawiasz, to no to trzymam kciuki, żeby jak najszybciej prowadzenie wróciło on the daily basis. Mam nadzieję, że kiedyś się uda znowu wejść bardziej w prowadzenie, a na razie jutro sobie pogram. Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie i że nam się wreszcie udało złapać, bo to nam jakieś parę miesięcy zajęło. Ale się udało i odpowiem na twoje pytanie, takie rzucone w przestrzeń gdzieś na samym początku. Bardzo przyjemnie mi się z tobą grało i mam nadzieję, że jeszcze nam się uda coś razem pograć. Chętnie bym ci kiedyś coś poprowadziła, tą japońską rzecz, którą ci kiedyś obiecałam. Tak, na to parę. Jak wiem, że lubisz Totoro i tam Spirit Away i inne takie rzeczy, to ja dogadamy się. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Iris, wrzucam kolejną czołówkę, zatem bye bye. Pa. O, nie wrzuciłem czołówki. A dlaczego? Bo nie mam czołówki do tego. Bo to jest podsumowanie. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Without further ado, ponieważ wieczór się zbliża, możliwe, że są ci wśród was ludzie, którzy chcą zjeść i ja bardzo rozumiem taką potrzebę i szanuję. Serdecznie zapraszam. Chyba w maju wydarzą się dwa razy opowieści różnej treści, bo w marcu mi się w ogóle nie wydarzyła, więc spróbuję skondensować czas. Póki co serdecznie zapraszam także na kanał Termosa. Publikujemy pewnego razu na Dziwnym Zachodzie, prowadzone przez Sebastiana. Rozpoczniemy w przyszłym tygodniu publikację Ostrz w Mroku, które już grywamy na Twitchu. Jesteśmy po dwóch sesjach, jest cudownie. Dzisiaj o 20:00 właśnie, muszę za chwilkę ustawić premierę, Jednostrzał bez mistrza gry w grę, która nazywa się Love in the Time of Seed. Serdecznie polecam, bo fajna opowieść nam wyszła. I niedługo na początku maja będziemy grali i nagrywali, a później publikowali przygodę w Iron Sworna. Zatem, drodzy Państwo, to tyle też ode mnie. Czołówkę na koniec mam, więc zaraz ją włączę, a tymczasem wszystkiego najlepszego.